Cześć, witajcie na podcaście Dobrych Rzutów pod tytułem Preferencje w RPG. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Przedstaw się nam. Witam was bardzo serdecznie, ja się nazywam Zed, jestem członkiem grupy kreatywnej Lans Macabre, mamy kanał na YouTubie, mamy wydawnictwo. Cieszę się, że tutaj jestem i że będę mógł sobie z kimś ponerdzić trochę po nocy. A będzie Zed będzie dyskutował z kim? Z Maćkiem z Dobrych Rzutów, jestem projektantem gier za dnia i projektantem gier też po nocy, albo montuję filmiki na Dobre Rzuty, czasem je nagrywam i tak, witam serdecznie. I w sumie spotkanie, kurde, myśmy się z tobą mijali jakoś od 2 lat takimi, znaczy trwała dyskusja Dobre Rzuty i ty, tak? Monologami raz na pół roku, prawda. Albo ktoś nagrywał, nagrałeś chyba polemikę do naszych kultur grania, do naszego podcastu o kulturach grania. I ta tradycja, ale pewnie wcześniej też były jakieś. Na pewno, na pewno, tak. Na pewno. Biorąc pod uwagę, że gdzieś tam się wymienialiśmy informacjami też na różnych innych kanałach, to te polemiki się pojawiały, więc w ogóle bardzo fajnie, że będę mógł u was na kanale coś się powymądrzeć. Zobaczymy, czy to tak. Się powiedzie. Tak, więc kończąc serię przedstawień, powiem tylko, że ja jestem Hans i ja będę tutaj tylko moderatorem. Dwóch panów będzie dyskutantami i będą rozprawiać o temacie preferencji, a ja będę tylko i wyłącznie dbał o to, żebyśmy nie odpłynęli od RPGów tak daleko, jak można by w tej dyskusji odpłynąć. I taki mały wstęp, ponieważ, tak jak już zagaił Maciek, różne tematy przewijały się w dyskusjach, też na konwentach osobistych, więc w materiałach, które były ze sobą niepowiązane, więc podjęliśmy decyzję, że zagregujemy to i pozwolimy tutaj dyskutantom zaprezentować się w materiale na kanale Dobre Rzuty. Więc przechodząc już do sedna, dlaczego preferencje w RPG? Bo w dyskusji tak nam wyszło, zagajone nieco odpowiedzią na jedno z pytań dotyczących sesji zero, odpowiedzią Zeda, który stwierdził, że wszystko zależy od preferencji, więc właśnie, jakie preferencje mogą mieć wpływ na RPGi, albo jakie RPGi mają wpływ na preferencje. Trochę pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura. I więc właśnie, pierwsze pytanie, które nam się pojawia, Z, czym dla ciebie jest preferencja i czym w szczególności dla ciebie jest preferencja w RPG? Wow. Znaczy ja przede wszystkim na początku muszę się wytłumaczyć, że będę uciekał wzrokiem, bo mam kamerę w tym miejscu, a mam was na dole, więc będę tak dziwnie skakał. I już na wstępie mogę powiedzieć, że nie zgadzam się z tezą, co było pierwsze, jajko czy kura, ale to dojdziemy. Uważam, że to nie ta analogia, ale to za chwilę. Jakby, w ogóle to jest super temat, ponieważ jakby łatwo jest od niego odbiec gdzieś w kosmos, ale akurat jeżeli chodzi o kwestię preferencji w grach fabularnych, to chyba dobrze było sobie najpierw spróbować jakby tak na wstępie zarysować kwestię preferencji jako takich, nie? I teraz, żeby też nie latać i nie kombinować i nie zastanawiać się, z jakiej gałęzi wiedzy pobrać tą definicję, to ja po prostu użyję chłopskiego rozumu, jakby wpadnę chłopskim rozumem i próbuję to włożyć i powiedzieć po swojemu, nie? Co dla mnie oznaczają preferencje? Jakby klasyczny postmodernistyczny bullshit. Znaczy, ja patrzę na preferencje jako na zbiór składający się z dwóch podzbiorów, dwóch głównych podzbiorów, czyli rzeczy, które lubię i rzeczy, których nie lubię i całej masy rzeczy, które są pomiędzy, które są rzeczami, które są albo dla mnie neutralne, albo ich nie znam. Nie? I cała zabawa z preferencjami, i tutaj od razu mogę, żeby nie kluczyć za bardzo, przejść do RPGów, cała zabawa z preferencjami z mojej perspektywy wygląda w ten sposób, że preferencje klarują się, a raczej mają znaczenie w jakiejkolwiek dyskusji, czy w jakiejkolwiek podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji, w momencie, kiedy masz decyzję do podjęcia pomiędzy czymś, co jest twoją preferencją, a czymś, co tą preferencją nie jest, bądź jest preferencją negatywną na przykład. Nie? Jeżeli dostajesz dwie rzeczy, które są dla ciebie absolutnie neutralne, to wtedy twoje preferencje trochę nie mają żadnego znaczenia. Jasne, potem możesz doprecyzować, co to są za rzeczy. Na przykład mam sytuację, w której wiem, że będę grał sesję i chcę grać sesję. Moją potrzebą jest zagranie sesji, ale dostaję dwie propozycje gier na przykład, których zupełnie nie znam i nie mam względem nich żadnych swoich preferencji względem tych gier. I jasne, mogę się dopytywać, okej, a jakie one są? No ale jeżeli to są oba OSR-y, tylko różnicą jest, nie wiem, na przykład klimatu, tak, jedne są bardziej SF-owe, drugie są bardziej westernowe, to wtedy mogę sobie stwierdzić, okej, dzisiaj mam ochotę na western na przykład, nie? I wtedy jakby tutaj moja preferencja ma znaczenie, nie? Ale co do samej gry na przykład nie ma. Więc jest to super ciekawy, złożony temat i myślę, że nie ma z mojej perspektywy jednoznacznej odpowiedzi i bo tutaj jeszcze można było wchodzić głęboko w różnego rodzaju aspekty kulturowe, psychologiczne, neurobiologiczne, masa rzeczy.
nie? No tak, w takim razie. I tym samym schemacie, Maćku. Czym jest ogólnie preferencja, a potem preferencja w RPG? Tak. Preferencja w ogóle, powiedziałbym tą definicję, wydaje mi się najprostszą, która gdzieś może się przydać, albo chociażby, żeby mieć ją za sobą. Czyli preferencja tak naprawdę oznacza jakąś kolejność naszych preferencji. Czy jakąś kolejność wartości w danej dziedzinie, czyli na przykład jeśli mamy jakąś preferencję co do systemów RPG-owych, no to będzie znaczyło, że one są w jakiejś kolejności u nas ustawione, że wolimy grać w system wyżej z listy, zanim będziemy grać w system wyżej z listy, czyli jeśli będziemy mieli do wyboru sesję w Dungeons and Dragons, wybicie goblinów, kontra sesję w Świat Mroków, umieranie w zimnej wodzie, odgrywanie wątków osobistych bez żadnego rzutu kostką, no to być może mamy preferencję naszą, jakąś kolejność tych systemów, jak wolimy. Także to jest jakaś trywialna definicja w pewnym sensie, natomiast bo nasze mięso będzie tak naprawdę gdzieś się dotyczyło osobistych preferencji, subiektywnych preferencji, nie wiem, jak to nazwać, bo wydaje mi się, że preferencje no, w takiej formie to w zasadzie zawsze będą jakieś, zawsze będzie dało się wskazać jakieś preferencje, natomiast dyskutować będziemy chyba trochę o tym, co potencjalnie trochę odciąłeś sporo tych tematów, na przykład o kulturę, bo nie wiem, czy będzie udało się uciec od kultury, już widzę, że chcesz komentować, już zaraz ci oddam głos. Natomiast wydaje mi się, że tutaj będzie ciężar dyskusji i ciekawych tematów, czyli czy preferencje mogą być, czy są jakieś obiektywne, czy obiektywne w takim rozumieniu, nie wiem, czy jest skończona ilość ciekawych, sensownych preferencji, czy tak naprawdę nie ma co o tym gadać i to jest tak, każdy ma swoją listę i trzeba gadać o indywidualnych listach. Jasne, żeby nie było, ja nie odcinam tematu kultur grania, chodziło mi o kulturę w ogóle, nie jako taką. Mówię o kulturze w ogóle. A o kulturze w ogóle. O kultury grania się na pewno pojawi. Ja jej nie odcinam. W ogóle ja bardzo lubię definicję ekonomiczną preferencji, ponieważ ona trochę wchodzi w okultyzm, to znaczy preferencje to jest ten magiczny czynnik X, który sprawia, że wszystkie logiczne i mierzalne aspekty danej rzeczy przestają mieć znaczenie dla kupującego. Nie? Jakby jeżeli twoją, czyli takim deep, taką wewnętrzną, wynikającą gdzieś z wnętrza potrzebą posiadania czegoś, nie? Jakby gdzieś tam i ona, masz do wyboru trzy rzeczy i ta, która jest twoja preferowana, może być najdroższa, wiesz, jakby najtrudniej dostępna, ale ty ją preferujesz, chcesz ją, nie? Jakby takie głębsze poczucie potrzeby, nie? To jest też spoko. A właśnie nawet tu można dyskutować, bo pytanie, ile z tych czynników, na przykład wydaje mi się, że bardzo często, kiedy ktoś po prostu mówi, no to jest preferencja i tu już dalej nie dyskutujemy, bo wchodzimy w mistyczny kraj preferencji, każdy lubi coś i preferencje są dość arbitralne, na przykład dużo z tego moim zdaniem dalej można rozebrać na rzeczy bardzo mierzalne, w stylu na przykład status, że okej, to ci nie jest teraz potrzebne, ale zwiększa twoją sygnalizację statusu być może w danej grupie, tak? Być może jest jakaś nerdowska rzecz, więc ona w świecie nerdu zwiększa twój status i okazuje się, że jest to dość mierzalne i widzimy nagle, że zachowania są racjonalne i nie ma arbitralnej preferencji i to ta przestrzeń dla tej preferencji arbitralnej, już tej podlegającej takiemu gustowi i tej mistycznej, okazuje się, że można bardzo, bardzo, bardzo zmniejszyć. Czy w ogóle to jest śmieszny temat? Widzę, że tam Hans coś powiedział, ale tak, mu nie pozwolę. Ja się chciałem tylko wtrącić tutaj, tak precyzując do Maćka. Czy to znaczy, że mamy przyjąć, że przy pewnym poziomie zjadnistości preferencja wychodzi z tego, powiedzmy, subiektywnej miary i może przejść do miary obiektywnej? Kurczę, zdaniem? Nie, chyba nie. Wiesz, ja spróbuję na to spojrzeć, mówię, ja ostatnio staram się ufać swoim intuicjom, bo złapałem się na tym, że płynąć w jakieś takie głębokie analizy rzeczy można super fajnie, ale w pewnym momencie intuicja przychodzi i mówi ci, ej, ale wiesz, że nie żyjesz zgodnie z tymi standardami, które mówisz sobie filozoficznie, nie? I wchodzisz w nie głęboko. Więc ja bym na to patrzył w ten sposób, nie? Jak mamy te dwa zbiory, o których powiedziałem wcześniej, z preferencjami negatywnymi i pozytywnymi, nie? To każda taka preferencja ma dwa wskaźniki, tak byśmy sobie je dodali. Level, czyli jak bardzo one są pozytywne, albo jak są negatywne, jak bardzo ich chcemy, albo jak bardzo ich nie chcemy. I coś, co ja bym nazwał kosztem glukozowym. Czyli ile nasz mózg musi wydać energii, żebyśmy chcieli się w to zaangażować, bo ja wychodzę z założenia, że mózg jest leniwą bułą, która nie chce robić rzeczy i musi wydawać glukozę, energię, żeby coś robić. Nie? I tutaj się pojawiają super fajne rzeczy, bo na przykład czynnik społeczny, tak? Jakby gra mnie nie interesuje i mamy ją na jakby neutralnie, albo jestem w stosunku do niej negatywny, ale
cała moja ekipa, którą super lubię, chce w nią zagrać, więc dla mnie ten koszt nagle zaangażowania się w grę, której w sumie nie lubię, się absolutnie zmniejsza, ten koszt glukozowy się zmniejsza i level jakby mojej niechęci do tej gry się również zmienia, tak? Bo moja ekipa chce w to pograć i wtedy wchodzi czynnik społeczny, nie? Na przykład. Mm-hmm. Albo na przykład jakby inna ciekawość wychodząca, na przykład kurczę, nie chce mi się testować kolejnego jakby kolejnego OSR-a, albo nie chce mi się testować kolejnej gry od Free League'a, bo już wszystkie wyglądają tak samo, no ale dobra, jakby chcę ją przetestować, jakby mieć to za sobą i gdzieś tam nawet zapłacić koszt jakiś, nie? Ale wynikający z jakiejś wewnętrznej potrzeby. Więc tutaj tych rzeczy, które mogą wpływać na to, czy my, bo to jest w ogóle jakby nasze preferencje, to jest jedna rzecz, nie? Ale to, czym będziemy działać na podstawie swoich preferencji, to jest zupełnie inny temat, nie? Jakby tutaj wchodzą rzeczy z zewnątrz bardzo mocno. Tak, bo wydaje mi się, że... Jedną rzecz tylko, bo to jest ciekawa rzecz, która nam się zaznaczyła, ale ona pozwoli nam też tą dyskusję trochę uporządkować właśnie, żebyśmy... Może zostawili na koniec, zobaczymy, czy nam czas zostanie, fragmenty dotyczące właśnie tych, powiedzmy, presji zewnętrznych. No bo presja społeczna też jest presją zewnętrzną w tym ujęciu, czy jakakolwiek inna, nie wiem, finansowa. Więc jakbyśmy się skupili na tym, znaczy w tym sensie na subiektywnym, żebyśmy nie wchodzili, że uzasadnieniem do zmiany preferencji jest to, że lubię kolegów, bądź ich nie lubię na tym momencie. Potem możemy rozszerzać te kręgi, ale spróbujmy zostać trochę w klimacie RPG po prostu. Ja się właśnie do tego chciałem odnieść, bo w pewnym sensie byśmy gadali ciągle o preferencjach. Znaczy mam na przykład preferencję, że wolę grać w zgodzie i w dobrym nastroju z moimi znajomymi, niż grać w obiektywnie dobre rzeczy, ale sam i tylko solo RPG. Więc to jest jakaś preferencja, która potem się łączy z preferencją, że wolę takie systemy od takich, takie sposoby grania i takich i netto daje jakąś finalną wartość wszystkim moim decyzjom i według tej metryki wybieram. Być może, spoko, jeśli jestem takim, no tak. I faktycznie w tym sensie, żeby ta dyskusja jakkolwiek mogła się skończyć, no to i jesteśmy w temacie RPG-owym, to odsiewamy większość tych czynników zewnętrznych, na przykład łącznie z presją społeczną, bo zgadzamy się oczywiście. Natomiast właśnie, jakby to, co zostaje co do preferencji RPG-owych, ja bym to może z chęcią bym sięgnął po mój ulubione porównanie chyba co do preferencji, którego jakoś używam od dawna, bo ja jestem człowiekiem, który, jak to ująć, ja jestem w stanie powiedzieć, że ktoś ma zły gust i zdecydowanie się podpiszę, że ludzie mogą mieć zły gust. Tak, powiem od razu, shots fired, jakby jakiej też pozycji będę bronił w tej dyskusji. Chcesz umierać na tym wzgórzu, rozumiem. Tak, na pewno w czasie dyskusji mogę umierać, niech dyskusja będzie ciekawsza, nawet jeśli w rzeczywistości będę w stanie powiedzieć tam 8 ale do tego i że oczywiście wiadomo, że normalnie w życiu, w praktyce mamy trochę nudniejsze perspektywy, wszyscy bliżej centrum, ale trochę bardziej poumieram na wzgórzu za te podejście. Też poumieram za nie trochę dlatego, że wydaje mi się, że ono jest mniej modne ostatnio ku zgubie dyskusji między innymi. I tak naprawdę ku jakiejś hipokryzji, że wydaje mi się, że i tak ludzie żyją o pewnych pryncypiów, natomiast jak się spotkają na konwencie, to udają, że nie i wszyscy potwierdzają, że tak nie jest. Uważam, że ludzie znacznie bardziej działają według pojęcia, że pewne preferencje są bardziej obiektywne. Czyli właśnie ja bym powiedział, że ludzie mają zły gust. Więc dobra, do przykładu i RPG-owego, czyli to może zadam tobie jako pytanie, moja teza zawarta w pytaniu od razu. RPG-owe fast foody. Czy RPG może powiedzmy sesja, tak może najprościej, najłatwiej ocenić. Czy sesja może być lepsza albo gorsza? To znaczy, czy sesja może być w podobnej sytuacji co jedzenie? To znaczy, ktoś lubi fast foody, bardziej lubi fast foody i ma wybór, i załóżmy, że ma wybór w tej samej cenie z jakiegoś powodu, ale jest tak obrzydliwie bogaty, że ta cena nie jest dla niego w zasadzie bez znaczenia. Może jeść w McDonaldzie i generalnie bardziej to lubi, zazwyczaj mając wybór bardziej to lubi, ale może też jeść przygotowane w domu i to jeszcze z dobrych składników, dobrze zbalansowane jedzenie. Ktoś woli jeść fast foody, bardziej mu smakują.
ale ja bym powiedział i myślę, że jakoś uderzę w jakąś taką naszą społeczną intuicję, że kurczę, jednak fast foody są obiektywnie gorsze, są mniej odżywcze, są mniej zdrowe, są być może reprezentują nawet gorsze zjawisko kulturowe, bo tam korporacje, aromaty, reklamy i tak dalej, i tak dalej. Jest ileś aspektów, ale powiedzmy skupiam się głównie na tych takich zdrowotnych, mocno odżywczych. One są gorsze, więc to, że ktoś lubi bardziej fast foody, oznacza, że ma zły gust. Czyli byłoby dobrze, gdyby stwierdził, pomimo tego, że je lubię, nie, będę po prostu się uczył jeść dobre jedzenie, będę się przyzwyczajał, będę chciał zmienić moją preferencję. Znaczy i tak dobrze, żebym jadł to zdrowe jedzenie, a byłoby jeszcze lepiej, gdybym lubił bardziej zdrowe jedzenie. I pytanie moje jest takie, znaczy pierwsze pytanie, czy w ogóle się zgadzasz z tym, bo możesz, może się nie zgadzasz, natomiast pytanie, czy posiadasz RPG-ów z sesjami. Ja lubię ten sposób grania, lubię tak grać, ale może byłoby lepiej, gdybym grał inaczej. Jasne. To jest tak. To pytanie jest super obwarowane różnymi rzeczami. Ja spróbuję z niego wydobyć pewne elementy, które gdzieś tam zauważam. Nie, bo to jest tak. Jakby, pierwsza rzecz, którą zupełnie olejmy, ale ona mam przeświadczenie, że ma pewne znaczenie, to jest dlaczego on lubi te fast foody. Nie? To znaczy, czy to jest tak, że on zawsze je żar i one mu się z czymś kojarzą i ma jakąś konotację sentymentalną tego fast fooda. Nie? Mhm. Więc to jest jedna rzecz. Pytanie, czy to ma znaczenie dla tego pytania? Na przykład, nie? Wiesz co? Myślę, że ma. W sensie, bo jeżeli ktoś... jakby przyzwyczajenia są drugą naturą człowieka. Jakby ja się z tym w pełni zgadzam, ponieważ tak jak powiedziałem, uważam, że mózg jest bułą, która się lubi nudzić i nie lubi się przemęczać. Więc jeżeli jest coś, co jest łatwe, proste i przyjemne, to my po to sięgamy, bo takie jest. Okej, ale załóżmy, że ktoś przez całe swoje dzieciństwo chodził z mamą do McDonalda raz w tygodniu w niedzielę. Mama umarła, on teraz, jemu się dobrze kojarzy, to jest jakiś taki moment, kiedy on wspina dzieciństwo, to jest dla niego taki dodatkowy ładunek komfortu, nostalgii, tradycji, ale to nie zmienia faktu, że jest to dla niego niezdrowe. Jasne, ale z drugiej strony na przykład, i tutaj rzucę taką tezę i ona jest nie do zaatakowania, więc ona ma się tylko przykleić, nie wydaje mi się, żeby istniał człowiek, który lubi zjeść cheeseburgera w McDonaldzie, ale któremu dałbyś takiego cheeseburgera robionego w domu albo w jakiejś knajpie, która jest burgerownią, to on by tym burgerem pogardził i powiedziałby, że ten cheeseburger jest lepszy. Jakby on może powiedzieć, jakby, że jest inny, ale mam przeświadczenie, że jak mu dasz taką dobrą bułę ze świeżą sałatą, ze świeżym pomidorem, jakby dobrze zrobionego kotleta, to on go opierdzieli i nawet nie będzie się zastanawiał, nie? Bo jakby idea tego fast food, jakby fast food jest... fast food dla mnie nie jest kwestią określenia jakości potrawy już w dzisiejszych czasach. Nie? Jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, nie wiem, czy u was może rzucać mięsem, więc rzucę zajebiście pyszną zapiekankę, która będzie zdrowa, nie? Ale będzie mimo wszystko gdzieś tam przypominała mi tą zapiekse z Budy na skrzyżowaniu Banacha i Dickensa na przykład. Znaczy Banacha i Górieckiego, nie? I tam będę jakby i ten. Więc to jest jedna rzecz. Czekaj, to czy w kontekście przed RPG-ów byś powiedziałbyś, że jeśli ktoś gra w słabe sesje, roboczo przyjmijmy, że istnieje coś takiego, ale gra w takie, nie wiem, czy masz jakąś definicję słabej sesji, nie musimy mieć tej samej na chwilę obecną. Czy ja mam definicję słabej sesji? Mam definicję słabej sesji dla mnie, w sensie ja wiem, czym jest dla mnie słaba sesja. Ale nie, no niech powiedz ją. Ale nie, myślę, nie, na razie wystarczy, bo to jest w sumie taka dygresja od jeszcze tamtego pytania. Nie, ale ja bym to zostawił. Usłyszmy też, jaka jest zła sesja według Zeda, bo to lepiej zobrazuje to, jakim kontrargumentem by chciał przekonać, żeby na przykład nie grać takiej sesji. Dla mnie słaba sesja to jest sesja, w której... I wiem, że to trochę zabrzmi enigmatycznie, ale to jest sesja, w której mistrz gry ma absolutnie w dupie graczy, w sensie osoba prowadząca ma w dupie grających i w ogóle się im nie przejmuje. Mhm. I to się, jak dla mnie, przejawia pod bardzo wieloma aspektami, to znaczy może ich mieć w dupie, to znaczy nie interesuje mnie to, co oni robią na sesji, ja mam swoje, prowadzę swoje i tak naprawdę ich deklaracje nie mają dla mnie znaczenia. Ale również moi gracze lubią muzykę, ale ja i tak cały czas puszczam jeden kawałek Dead Can Dance'ów na sesji, bo mi się nie chce tego wyszukać, więc jakby to jest znów przykład tego, że ma ich w dupie. Jakby nie chciało mu się poznać
bohaterów, z którymi gra i tak naprawdę ma też to gdzieś, nie? Więc cała masa rzeczy, która wpływa na to, że mistrz gry jest niezainteresowany jakby swoimi osobami, które u niego grają. Czyli tak społecznie egoistyczna. Tak, i odwrotnie, znaczy i vice versa, nie? Jakby też uważam, że w dobrej sesji gracze chcą się angażować w grę między sobą, nie? Ale też na przykład dla mnie jest to też jakby to jest ten element społeczny wychodzi też trochę mocniej, to znaczy ja na przykład nie lubię niechlujnego języka, nie? Jeżeli mistrz gry albo mistrzyni gry robi no wiecie, tam jest taki goblin, no i on tam, wiecie, no ma tą maczugę i on tam sobie, to mnie to jakby na przykład nie znoszę czegoś takiego, nie? Okay. Ja wiem, że to nie jest kwestia dla bardzo wielu osób może to nie wpływać na jakość tej sesji, ale dla mnie jest to poziom niechlujstwa, który gdzieś takiego w mojego wewnętrznego poczucia sugeruje, że temu człowiekowi się po prostu nie chce starać, nie? Bo ja się przychodzę na sesję jako grający starać, żeby ta sesja była najfajniejsza dla wszystkich. Jak mistrz gry nie robi tego z powrotem, to jest to dla mnie żenujące. Okej. Okay. Nie lubię spoko, tego ale ciekawe, bardzo. Bo mówisz bardzo takie rzeczy, znaczy chyba, że zaraz powiesz, że to jest bardzo twoja osobista preferencja i jeśli komuś to nie przeszkadza, to nie oceniasz tego, ale na razie postawiłeś taki pogląd bardzo, bardzo obiektywny, że powiedziałeś, że lepsza sesja, że nie stara się, że... Nie, bo to nie, to, bo ja tutaj mówię o kwestiach absolutnie mojej własnej, moich własnych potrzeb, tego jak ja postrzegam rzeczy, nie? Natomiast ja się nawet zastanawiałem nad tym, bo widziałem, wcześniej wrzuciliście taką krótką zajawkę i tam było napisane, czy istnieje coś, czy można było powiedzieć, że istnieje obiektywnie dobra i obiektywnie zła sesja. I ja się trochę zastanawiałem nad tym pytaniem i zdałem sobie sprawę z tego, że tak gdybym miał faktycznie popłynąć własną intuicją i powiedzieć między bogami a prawdą, jak to u mnie wygląda, to mógłbym powiedzieć tylko i wyłącznie, że biorąc pod uwagę kulturę, z której się wywodzę, jakby naszą powiedzmy europejską i współczesne czasy, mogę powiedzieć, że jedynym przykładem obiektywnie złej sesji to jest sesja, na której krzywdzi się kogoś z grających. To jest dla mnie obiektywnie zła sesja. Nie? Natomiast nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi na to, co by czyniło obiektywnie dobrą sesję, ponieważ ja generalnie mam problem z obiektywizmem jako takim i uważam, tak zupełnie szczerze, że obiektywizm nie istnieje. Fired z drugiej strony. Okay. Jestem postmodernistą pod tym względem i uważam, że nie ma czegoś takiego jak obiektywne, tak? Ponieważ jakby... Ale spadłeś trochę... Bo trochę zdefiniowałeś obiektywne zło. Znaczy, przyznałeś, że istnieje obiektywne zło. Masz tak, ale zrobiłem sobie tak zwany kawiat. To znaczy powiedziałem, że wywodząc się z naszej europejskiej kultury, będąc współcześnie, bo sobie zdaję sprawę z tego, że są jakieś pewnie kultury, które nie uznałyby tego za rzecz. Więc ja jestem świadomy tego, że używam teraz uproszczenia, żeby tak powiedzieć. Nie? Jakby, ale tak, to jest możemy iść przez fire, oczywiście są inne kultury, one po prostu się mylą. Tak jak kultura Zachodu przybyła do wybrzeży Ameryki Południowej i zobaczyła, jak Aztekowie poświęcają ludzi żywcem, stwierdziła, że nie, tutaj zaraz europejska moralność zapanuje. No i zapanowała też na potem 500 lat do przodu. Do dzisiaj w sumie tam teraz jest Europa bis, ale... Poczekam, aż Chińczycy w końcu nas wejdą i zobaczymy, jak będziemy wtedy śpiewać z naszym eurocentryzmem. Jak nie system RPG będziemy grać wtedy, tak? Tak, ale będziemy mieli nowe paliwo do dyskusji o moralności i tak dalej, bo będziemy zestawieni z chińską. Dobrze, ale wróćmy do tego, bo mamy tą definicję, czyli mamy ten ekwiwalent, nazwijmy go na potrzeby tego fast fooda RPG-owego w rozumieniu tego gorszego. Czyli przyjmijmy, że to jest ta sesja, na której strony się ignorują. Na potrzeby tego przykładu, w sensie w rozumieniu. Tak, ale nawet bym wciągnął język, bo myślę, że to ignorowanie się jest tak ekstremalne, że ono... Czujesz, że to jest taki przykład, który prawie do każdego przemówi, że to jest obiektywnie złe. Faktycznie, że ludzie przychodzą, wszyscy są ekstremalnie egoistyczni, mają zerową wrażliwość na innych, zerowe przejęcie, czy inni się dobrze bawią, czy nie. Wszyscy przychodzą, puszczają swoje rzeczy. I w końcu się krzywdzą, bo wyszarpują sobie kostki i łamią palce przy tym finale. No to potencjalnie prawie że, tak? Jadą kogoś po triggerach, absolutnie mając to w nosie, wiesz, jakby cisną. Ale w ogóle tak, nawet nie grają w tę samą grę. Jeden robi opisy długie i se odgrywa, innych to nie obchodzi, w ogóle nie słuchają o jego postaci, mają to gdzieś. Drugi atakuje, bo chce walczyć taktycznie. MG nie obchodzi ta taktyka w ogóle... masakra w ogóle, po co oni siedzą w jednym pomieszczeniu, no ale okej. Okay, jeżeli mi pozwolicie, to ja z partyzanta spróbuję wrócić do obiektywizmu, to będzie taki prawy, ale obiektywizmu, jeżeli chodzi o kwestię RPG-ów, nie? Ponieważ
Ja sobie pozwalam na potrzeby dyskusji takich głębszych analiz i tego typu rzeczy, pozwalać przyjmować jakieś modele zewnętrzne, które nie są moje, bo łatwiej po prostu się operuje jakby na wspólnym modelu, który nie jest tylko i wyłącznie mojszy. Nie? Odważne słowa, jak na postmodernistę. Więc ja jestem w stanie, bo ja jestem bardzo taki grzeczny, nie? Jakby grzeczny, bo ja jestem postmodernizmą jakby w kontekście kulturowym, jakby nie jestem postmodernizmą w kontekście tak szeroko ujętych społecznie, nie? Jakby mam zapędy na drobnego legalista, jeśli chodzi o kwestie, więc to się w ogóle dziwnie kombuje, ale to postmodernistom wolno być niekonsekwentnymi. W sensie wolno multiklasować, tak? Tak, wolno multiklasować. Ale to chciałem powiedzieć, to znaczy możemy sobie wyobrazić na potrzeby gdzieś tam dyskusji, na przykład literaturoznawczej albo filmoznawczej, że są jakieś narzędzia, które pozwalają nam obiektywnie ocenić jakość danego tekstu kultury. Nie? Gdzieś tam intuicja nam podpowiada, że na przykład literaturoznawstwo stworzyło takie narzędzia, które mówią, jesteśmy w stanie ocenić, czy czarny kryminał jest dobrym czarnym kryminałem, czy złym czarnym kryminałem, korzystając z pewnego rodzaju narzędzi, analizy, jakby tekstu kultury, nie? I okej, możemy tutaj znaleźć różnego rodzaju przykłady na to, że to nie zawsze działa. Na przykład, kiedy Tolkien napisał Władcę Pierścieni, to wszyscy literaturoznawcy powiedzieli, że to jest najgorsze gówno na świecie, ponieważ nie trzyma się żadnej konwencji, która wtedy funkcjonowała i że to jest absolutny badziew, nie zdając sobie sprawy z tego, że mają do czynienia z nową konwencją, która właśnie się wynurza trochę z realizmu magicznego, nie? Tak. I łącząc gdzieś bajki, historiografię i wszystko ze sobą jakby nawzajem. No tak jak w RPG-ach bardzo możliwe, że w latach 80. gdyby się pojawili story gamerzy, to ci gracze D&D klasyczni by ich wyśmiali, absolutnie powiedzieli, że przecież co wy robicie, to nie na tym polegają RPG-i. A to jest bardzo śmieszne, ponieważ ja teraz mogę korzystać z mojego wewnętrznego insightu, którym jest Tomek Kreczmar, ponieważ na bieżąco czytam historię RPG-ów i ja na przykład zostałem uświadomiony tego, że fikcja była pierwsza. Jakby... Jak w latach 70. Nigdy temu, nawet wargamerzy temu nie przeczyli, którzy sobie robili fikcję grając wargaming w latach 60. Tak, ale generalnie, ale wiesz, ale właśnie, ale to o tym mówię, że wiesz, że tak naprawdę to bardziej jakby ci ludzie, którzy grali narracją i uważali, że fikcja jest najważniejszym aspektem oceny wyniku, nie? Jakby mogli patrzeć na tych dedekowców, którzy wiesz, turlają kostkami i oddają rzeczy losowi w ręce. Na zasadzie, ale jak to arbiter tego nie rozstrzyga? Jak to nie bierze pod uwagę jakby czynników, które tutaj mogły się pojawić w fikcji? Jak oni to robią, nie? Ale wracając, bo chciałem, bo odpowiem, ponieważ dla mnie takim bardzo fajnym elementem do rozkminienia RPG-ów, mogło być do rozkminienia RPG-ów, to jest To jest trudne, bo RPG uważam, że tego nie mają. To znaczy w literaturze czy w filmie jesteśmy w stanie wyznaczyć jakąś funkcję, wokół której będziemy operować. To znaczy, jeżeli to jest książka, która ma spełniać funkcję czarnego kryminału, nie, to możemy próbować obiektywnie ocenić, czy ona tą funkcję wypełnia. Nie? Problem z RPG-ami polega na tym, że chyba RPG jeszcze nie zostały tak dobrze rozkminione, żebyśmy się co do chociaż szczegółów albo jakiegoś, albo właśnie co do ogółu zgodzili, jaką RPG mają funkcję. Nie? Tutaj wydaje mi się, że będziemy, czy ciągnie nas temat kultur, bo kultur grania, bo kultury grania to jest jakiś krok w stronę, według mnie tak naprawdę trochę zdefiniowania w ogóle, w jakim medium się obracamy, bo uważam, że RPG są ogromnym medium, bardzo obszernym w porównaniu z innymi, na przykład z literaturą czy filmem, i że bardzo ciężko i niebezpiecznie w ogóle jest mówić o RPG-ach jako RPG-ach, jakoby były jednolite. I że trzeba mówić o kategoriach, chociażby dlatego, o czym gadaliśmy nad tekstem, że w medium RPG-u, w tym co robimy, zawiera się znacznie więcej procesu twórczego. Także, czy o filmie mówimy o filmie, a w RPG-ach mówimy o sesji jako o sesji, ale znaczy, trochę o fabule, która powstała, ale proces tworzenia tej fabuły też jest częścią medium, co komplikuje sytuację i myślę, że tworzy większe spektrum doświadczeń, które dają RPG-i. I trochę czasem próba ujednolicenia RPG-ów to byłoby próba ujednolicenia, że ludzie, którzy siedzą w kinie, oglądają film, powinni być oceniani ich doświadczenie tego filmu tak samo jak scenarzyści, którzy pisali ten film.
i że należy teraz ocenić to jakąś jedną skalą. To uważam, że w RPG-ach pakujemy się czasem w tego typu problem, bo medium jest tak szerokie. To prawda. I w ogóle jakby kolejne pytanie, jakby, czy na przykład grający, którzy oceniają fabułę albo oceniają jakby obiektywizm sesji, powinni go oceniać z perspektywy widza czy z perspektywy aktora? Znaczy to jest w ogóle inna, bo to, te dwa istnieją elementy, tylko zwrócę uwagę, że my jakby w Polsce jesteśmy mocno zanurzeni przecież w temacie imersji jako jakby pewnego takiego ważnego elementu gry, ale na przykład, nie wiem, Kordowa w swoim designie wprost mówi, że on nie pisze gier, w których ma się być wczutym, tylko po tym, po sesji ma być stworzona konkretna historia z konkretnym efektem, więc już zaznaczamy to. Tylko pytanie jest właśnie, to się pojawia, czy też rozdzielamy te preferencje. To znaczy, ktoś mówi, moją preferencją jest tylko historia i dlatego ją wybiera, ktoś mówi, moją jest wczówka i tylko tą wczówkę, powiedzmy, jej szuka, a jeszcze jest trzeci, który powie, że złapie obydwie sroki za ogon. Ja bym jeszcze, zanim wejdziemy w temat kultur, który czuję, że to faktycznie też twoim pytaniem, Hans, się jakby coraz bardziej ciągnie, jeszcze wrócę do twojej sesji, tej złej sesji. Okej, ktoś gra w takie sesje, ale może, żeby trochę oczyścić ten przykład z takich ewidentnie złych rzeczy, czyli zgadzamy się na jakiś obiektywizm, ale na dole, w negatywnych. Okej, ktoś gra sesję, gdzie język jest bardzo słaby. Opisy są źle robione. W ogóle język jest słaby, ale w szczególności opisy, jest bardzo mało opisów. I ta fikcja językowa jest traktowana bardzo po macoszemu. Czy jesteś zdania, że gdyby on, że gdyby trafił na sesję nagle z świetnym warsztatem językowym i z wielkim szacunkiem do tej sfery, to że pewna obiektywność, obiektywne dobro tej sesji by go prawie na pewno nawróciło, że to byłby ten dobry hamburger, który by go wygrał, on wręcz byłby rozbrojony z opcji powiedzenia, ale tamta sesja mi się podoba bardziej, ja wolę, kiedy MG tak trochę się jąka i tak ogólnie opisuje, bo ja wtedy mogę sobie, ja wtedy nie muszę jakoś nad tym tak się skupiać, to nie jest takie przytłaczające, te opisy, fikcja, ja wolę, żeby tak było trochę pojąkane i niedopowiedziane i tak dalej. Znaczy, jestem w stanie się zgodzić, że ktoś, że gra i ma to w nosie, czy to jest jąkane, czy nie, ale nie jestem w stanie wymyślić sytuacji, w której ktoś wolałby jąkanie nad czystą mowę, nie? Jakby w sensie nad niejąkanie. Jeżeli ktoś nie zwraca na taki element uwagi, to jakby cokolwiek, nie? Ale jeżeli w jakikolwiek sposób zwraca na to uwagę, to wtedy myślę, że poprawność, bo to jest bardziej, idziemy w tą stronę, że poprawność pewnego rodzaju jakby mowy w tym przypadku, jakby działa, nie? To znaczy, to można odbić w drugą stronę, nie? Jakby opisy opisami, jakby wykorzystywanie mechaniki, nie? Jakby jeden lubi, jak mu tam mistrz gry powie, dobra, to rzucę na coś tam i on sobie turlnie i potem mu mistrz gry powie wynik, a drugi lubi, jak ktoś poprawnie wykorzystuje mechanikę, nie? I jest względem tego uczciwy i nie robi zamieszań wokół tego, nie? Tylko pytanie, czy... Ja na przykład nie zwracam na to uwagi, nie? Ja na mechanikę zwracam uwagę tylko i wyłącznie w sytuacji, w której widzę, że ktoś mnie próbuje zrobić w wała, nie? I widzę, że okej, jakby robiliśmy 3 rzuty i one działały w sposób X, nie? Ale teraz wykonaliśmy 4 rzut i on został zrobiony w sposób Y i nie powiedziane zostało dlaczego. To ja wtedy robię, aha, ktoś mnie tu robi w wała, nie? Jakby mi powiedział, przed tym rzutem, a teraz zrobimy to inaczej, zróbmy to tak, nie? To spoko, nie? To bym to przyjął, ale na przykład nie lubię, jak ktoś mnie oszukuje, nie? Tylko wydaje mi się, czy nie mówimy właśnie o innych rzeczywistościach, to znaczy, że w takiej puli jakiś obiektywnie dobry, powiedziałbym, że język, znaczy według mnie on jest, to jest wzgórze, na którym mogę umierać, że warsztat językowy jest obiektywnie dobry. I teraz jest wiele rzeczy czyni sesję, sesja być może ma warsztat na niższym poziomie, a i tak jest dobra z innych powodów, być może są inne rzeczy, które były warte tego, to, że graliśmy z naszymi znajomymi, którzy nie są dobrzy w warsztacie językowym, ale w ogóle, że spróbowali i grali, to czyniło tę sesję super i nieważne, że trochę się, i że się jąkali i nie mieli świetnych opisów. Wiele czynników, ale generalnie, że jednak warsztat językowy w zasadzie zawsze byłoby lepiej, gdyby był lepszy. O ile nie ma to jakichś wielkich innych kosztów, na przykład, nie wiem, tego, że zajmuje za dużo czasu na sesję. Chociaż nawet to, można powiedzieć, że dobry warsztat językowy potrafi przekazać dużo dobrych opisów właśnie w krótkim czasie, bo w długim czasie to też jest taki sobie warsztat językowy. I ja teraz wkładam nogę w te drzwi i mówię, że to jest, że nawet na tym etapie trudno to ustalić, ponieważ jakby dobre językowo to znaczy, że jest komunikatywne,
i to jest podstawa, to jest jakby, czy komunikatywność jest najważniejszym elementem, czy poetyka języka, czy dykcja, nie? Czy to jakby, który z tych elementów jest najważniejszy? Bo jeżeli ktoś ma jakby świetną komunikatywność i świetną poetykę, ale to jakby cokolwiek, nie? Jakby nawet najlepsza, wiesz, nawet najlepsza komunikatywność, umiejętność złożenia zdania, jeżeli robisz to w ogóle w ten sposób, nie? Tak. Ale logicznie konstruujesz zdania świetnie, no to jakby to nie działa, nie? A z drugiej strony ktoś z najpiękniejszą dykcją, no jeżeli nie umie komunikatywność, to nawet najlepsza poetyka mu nie pomoże, bo ty nie wiesz po prostu, co on do ciebie gada, nie? Ale tutaj moim zdaniem to jest trochę dzielenie włosa na czworo, to znaczy bym zaakceptował, że jest, powiedzmy, jeśli chodzi o warsztat językowy, że jest jakaś, można zrobić jakąś skalę od najgorszych do najlepszych, ocenić ogólnie warsztat językowy kogoś, danego opisu, danej sesji, gdzieś na skali. I teraz oczywiście na to się składa ileś elementów. I być może na przykład jakiś opis był słaby, dlaczego? Bo ciągnęła go w dół dykcja, pomimo tego, że inne rzeczy miał dobre. Natomiast koniec końców jednak da się ocenić to jakoś. Podobnie, bo jest też coś takiego, jak myślę o takich drabinach jakości, to ja staram się myśleć o klasach. Czyli na przykład w dziedzinie filmów, czy lepszy jest Władca Pierścieni Petera Jacksona, czy lepsza jest Lista Schindlera, czy lepsze jest 12 Gniewnych Ludzi. Nie wiem. I w ogóle odmówię posegregowania ich. Uważam, że one są się trochę w innych kategoriach. Wszystkie dla mnie są w kategorii bardzo wysokiej. Gdzieś tam 5/5, najwyższej kategorii, szczyt formy i tak dalej. Natomiast trochę bez sensu już oceniać je pomiędzy sobą, bo one mają już trochę inne cele. Natomiast, no ale wszystkie są lepsze od jakichś gniotów polskiego kina, polskiej komedii, Kogel Mogel 3 czy coś takiego. No powiem, okej, zarówno Władcy Pierścieni Petera Jacksona, jak i 12 Gniewnych Ludzi są obiektywnie lepsze od gniotów z polskiego kina, które się nie da oglądać. I tutaj myślę, że musimy, ja bym tutaj, albo zaczniemy wchodzić bardzo głęboko, albo zaczniemy odbiegać zupełnie na lewo i na prawo, ponieważ ja się z tobą w jakimś stopniu zgodzę, natomiast mam ten problem, że tutaj w twojej wypowiedzi dochodzi do pomieszania kwestii na przykład technicznych z twoimi preferencjami, z tym, co lubisz, nie? Jakby w sensie ja na przykład zdaję sobie sprawę z tego, że filmem, który uważam, że najlepszy film na świecie i uważam, że kinematografia powstała tylko po to, żeby ten film został nakręcony, to jest Fight Club. Jakby, i uważam, że generalnie jakby jest to najlepsze, co spotkało kino w ogóle ever. Okay, to tylko dodam, że nie, tego nie stawiam, bo faktycznie może być jeszcze preferencja, powiedzmy, że nie lubię horrorów, kropka, bo na nie przykład, lubię, nie? Albo, Lista Schindlera mnie za bardzo dołuje, jakby ja rozumiem, że ten film jest technicznie świetny i ma dobrze skonstruowaną historię i tam jakby fabuła się świetnie jakby jest poukładana, ale na przykład jakby nie jestem w stanie tego oglądać, nie? Jakby znam takich ludzi na przykład. Nie? Tak, więc to akceptuję jak najbardziej, to nie jest tak, że jeśli coś jest obiektywnie dobre, to musi ci się subiektywnie podobać. Poza tym uważam, że jest zdecydowanie ważna kategoria guilty pleasures i filmów kino akcji klasy B, które to nie są filmy 5/5. Natomiast czasem chcesz obejrzeć film ze Schwarzeneggerem Commando, który film, fabuła polega na tym, że Schwarzenegger zabija 100 ludzi w czasie 90 minut i to doświadczenie czasem będzie lepsze, znaczy może przyjemniejsze bym powiedział, w pewnym sensie bardziej wartościowe w danym momencie, jasne. Natomiast no nie powiem nigdy, że Commando konkuruje do 12 Gniewnych Ludzi, jeśli chodzi o jakość filmu, że jednak jak najbardziej można czasem skonsumować dzieło gorsze, nie ma problemu, nie trzeba od razu bronić tego, że wszystko, co konsumuję, zawsze jest 5/5, ponieważ moje preferencje są... Tutaj niestety z boku cię jeszcze szarżuje taki temat, który ci mówi, że masz w pełni rację, jeżeli mówisz z pozycji europocentrycznej, ponieważ mam przeświadczenie, że dowolny wychowany w azjatyckiej kulturze człowiek powie, że 12 Gniewnych Ludzi jest filmem, którego się nie da oglądać. Jest za wolny, nic tam się nie dzieje, jakby nikt tam nie ma ekspresji na twarzy i oni ci powiedzą, że generalnie tego filmu się nie da obejrzeć i nie jest to dobry film. Nie? Strzelam z dupy, oczywiście jest szansa, że oni uważają, że 12 Gniewnych Ludzi jest świetny i jest to jakby obiektywnie. Akurat tam jest jakiś ciekawy dialog kinematograficzny, czy w ogóle dialog kulturowy między Dalekim Wschodem i Zachodem. Między innymi, więc tutaj też się pojawiają się jakieś takie, wiesz, takie wilcze doły na naszej, jakby na naszym terenie pola pole bitwy. Ja trochę wydestyluję tą dyskusję, tak mi się wydaje. Widzicie kogoś,
kto gra chipperkowe sesje z sucharami, z tekstami, tak było kiedyś, ale fajnie, albo zróbmy tak jak w filmie, bo widziałem Johna Wicka, coś takiego. I pytanie jest takie, i to jest dobre, i czy to jest sposób grania, który w jakiś sposób was budzi w was emocje, kiedy to widzicie, typu nie, możesz to zrobić inaczej, możesz zrobić to powiedzmy lepiej, czy na zasadzie widać, że ci ludzie mają świetną zabawę, pakują sobie chipsy, w ogóle bawi ich to, co się dzieje. Czy przechodzicie do tego na przykład na opcji, no to jest zdarzenie społeczne, spotkali się, mogli grać w planszówki, pograli w RPGi. Gdzie na osi takie wydarzenie się dzieje, że tak powiem, w waszym imaginarium RPGowym? Gdzie byście umieścili, czy chcielibyście podejść i powiedzieć, możecie tu poprawić to, możecie zmienić to, czy widząc autentycznie fan takich osób na twarzy, akceptujecie to i idziecie z boku i mówicie, fajnie sobie grają w te RPGi? Jeszcze 15 lat temu bym podszedł i powiedział, co wy robicie. Powiedziałbym, że tak się tego nie robi, to tak nie działa. Natomiast w chwili obecnej moje zdanie na ten temat jest takie, że jeżeli się faktycznie dobrze bawią, to chwała im za to i niech się dobrze bawią. Jedyny moment, w którym wyciągnąłbym rękawicę i powiedziałbym, że to jest moment, w którym się napierdalamy, to jest moment, kiedy oni by powiedzieli, że to jest obiektywnie dobra sesja. To ja bym wtedy jakby powiedział, to jest moment, w którym się nie zgodzimy i przechodzimy na ubitą ziemię, bo będziemy musieli ocenić pewne rzeczy i po tym porozmawiać. Natomiast jeżeli oni się super bawią i mówią, że to jest sesje, które są dla nich najlepsze, to dla mnie ten przedrostek dla nich jest tutaj najważniejszy i ja się nie będę w to wtrącał, nie? Jakby zupełnie z boku. Dlatego na przykład ja się bardzo cieszę, że doszedłem po jakimś czasie do tego przemyślenia, ponieważ na przykład niektórzy internetowi celebryci przestali mnie absolutnie kuć w serduszko. Jakby zupełnie mnie już nie kują i mogę patrzeć na nich i stwierdzić, jak się fajnie bawią, to fajnie. Jakby cokolwiek, nie? Maciek, co na to powiesz? Czuję, że trochę podobnie, ale we mnie walczą tutaj chyba dwa albo trzy wilki. Więc po pierwsze... Trochę dwie różne sytuacje. Jedna to jest, czy ja do nich podejdę i co im powiem, a druga, co sobie pomyślę, jak będę ich osądzał po cichu w sercu. I teraz, ale jakby trochę inaczej. Więc po pierwsze, skłaniałbym się ku temu, że z zewnątrz, gdybym taką sesję obejrzał, to bym możliwe, że nawet byłbym w stanie umieścić gdzieś na jakiejś osi od cnót arystotelejskich pełni zrealizowanych u szczytu, ta sesja ubogaca ich człowieczeństwo, cnoty i czyni świat lepszym, ich lepszym, ja przez to świat. No i gdzieś na jedynce sesja, która czyni świat gorszym, oni tam się w ogóle trenują, jak być lepszymi, jak zabić więcej ludzi niż naziści i komuniści razem połączeni. To jest gdzieś jedynka. I gdzieś na tej osi mogę ich umieścić. I teraz, i być może umieszczę ich na dwójce, 2 na 5, że no okej. Nie jest to złe, ale nie jest to też dobre, I guess. I to jest może tak, to jest jeden wilk, czyli taki, który... To jest wilk, który trochę zakłada, że byłoby dobrze, gdyby wszyscy ciągle grali 5 na 5, wszystko, co robili, ciągle służyło ubogaceniu, kształtowaniu cnót i przez to poprawie świata na lepsze tak naprawdę. A mogę ci tylko jakby zadać pytanie do takie, bo mnie zaciekawiło, ponieważ ja się bym z tobą zgodził w 100%, gdybyś nie dodał do tego warstwy oceny fabuły, w sensie jakby treści i takiej jakby kwestii moralnych tej sesji, co oni tam robią, nie? Bo dla mnie absolutnie jakby ten arystotelejski jakby model, jak go przyjmuję, jakby pod względem na przykład warsztatu gry, nie? Jakby elementów warsztatowych, nie? Ale sesja może być niezwykle jakby niesamowita pod względem warsztatowym i mogłaby być warsztatowo 10 na 10, ale jeżeli jest jakąś patolą i opowiada o jakichś absolutnie jakby szkodliwych rzeczach, no to nie? Jakby wiesz. Nawet nie myślałem o fabule, tylko o całym doświadczeniu, jakby fabuła jest jakimś narzędziem tego. Nie wiem, bo może oni grają w super proste fabuły w D&D, ale sposób, może to są taktycy, którzy w ogóle ich fabuła nie obchodzi. Oni rozgrywają walki, ale one są tak ułożone i w taki sposób kształtują ich jako grupy. Oni się muszą przełamywać, uczyć się być lepszymi ludźmi, żeby wygrywać te walki w D&D. Serotoninowcy tak zwani.
Tak, ale w jakiś sposób, że to faktycznie czyni z nich lepszymi ludźmi. Nie wiem, uczą się chociażby uczą się pracować w zespole, bo ta mechanika jest tak zrobiona, że jeśli grasz egoistycznie, żeby zwiększać swoje ilość fragów, to wszyscy raczej przegrają, natomiast jeśli się będziecie wzajemnie współpracować, poświęcać i tak dalej, to będzie lepiej. Coś takiego, więc nie myślałem o fabule konkretnie, na to, trochę wiem, o co chodzi, na razie w to nie wchodzę. Więc to jest jedno, że mogę to ocenić z zewnątrz i generalnie bym się skłonił ku temu, że jakoś tę sesję ocenię, tak, i będę mógł powiedzieć, że ona jest sesją, która nie jest super wartościowa. Może jakby tego sobie użył, że ona nie jest, jakby jest jakaś wartość tej sesji. I teraz to jest jeden wilk, który jest we mnie w obserwatorze. Drugi wilk jest taki, że hola, ich doświadczenie, ich emocje, to też jest wartość nie do zignorowania. Człowiek nie może, jeśli człowiek by ciągle tylko oglądał wartościowe, takie jakby szkolił się i szkolił i szkolił i szkolił, no to wypali się w końcu. To takie ich pozytywne emocje to jest wartość. To, że oni się spotykają razem, to jest wartość. To, że się dobrze bawią subiektywnie, to też jest wartość i tego nie można zignorować. Więc ta sesja, chociażby można powiedzieć tak, że należy to uwzględnić w tej kalkulacji, czy ta sesja jest obiektywnie dobra, czy jak faktycznie oni się bawią. Oczywiście tutaj sceptyk we mnie oczywiście będzie chciał jakoś to ocenić obiektywnie, czy na przykład wolałbym jakoś obiektywnie ocenić, czy oni się dobrze bawią, czy to im pomaga, bo to, że oni powiedzą, że się dobrze bawią, też już nie niekoniecznie będzie poprawne, to bym, znaczy poprawne. Ja też podejrzewam dużo... sprawdzić. Ja wiem, to jest skomplikowane, co trzeba obiektywnie sprawdzić. Natomiast chodzi o to, że podejrzewam dużo RPG-owców, szczególnie w Polsce, o syndrom sztokholmski wobec wielu sposobów grania. Mm-hmm. Że weszli w RPG w jakieś bardzo nieoptymalne dla siebie sposoby. Być może powiedział, że zostali wciśnięci i sami się wcisnęli w kulturę grania, która nie współgra z ich temperamentem i pragnieniami, oczekiwaniami, ale się wcisnęli. Być może jeszcze nauczyli się złych praktyk growych. No ale tak się gra w RPG, jakoś tak wyszło i teraz racjonalizują, natomiast więc będą powtarzać, że dobrze się bawili, ponieważ dobrze zrealizowali pryncypia RPG-owe, które mają zinternalizowane, natomiast jeśli te pryncypia były złe i byś ocenił na przykład ich emocje w czasie sesji i jakim się kojarzy RPG-owanie i tak dalej, byś stwierdził, kurde, ta sesja netto wysysa cię, człowieku, i nie rozwijasz się, ona cię wysysa emocjonalnie, natomiast po niej zawsze powiesz, że tak, to była dobra sesja, bo przyjąłeś sobie za cel, że będziesz dobrze RPGował i uważasz, że to są dobre RPGi. A to takie pojawiło się pytanie, a preferencja wartość, bo pojawia się określenie jako wartościowanie. Ja tu wrócę trochę do tego, dla mnie wartość mniej więcej jest tym w kontekście jedzenia, czy to jedzenie jest odżywcze, czy nie, czyli czy sesja, czy ona w jakiś sposób niesie dobre wartości i dobre, powiedzmy, więc już powiedzmy, weźmy tą fabułę, tak? Czy fabuła sesji jest wartościowa, jeśli porusza głębokie, interesujące, ważne tematy. A czy jest wartościowa w takim razie, gdyby była sprawnie się skonstruowała? Taka historia na poziomie Conana, ale ze wszystkimi elementami konwencji w tym wypadku. Mniej. Uważam, że ona może być... Czy jest jakaś wartość konwencji, że tak by zręcznie to jest fajny Conan, natomiast powiedzmy, że Conan wypada gdzieś gorzej niż... Ja tu robię strasznie dużo uproszczeń, tak? Bo to jest skomplikowana sprawa, ale powiedzmy, że Conan jest ogólnie trochę mniej wartościowy, czy może bardziej, niż na przykład Zbrodnia i Kara i Dostojewski. Że umieraj. Gdybyś kółko, tak, wokół, że Dostojewski porusza głębsze tematy. Nie zgadzam się. Jakoś dotyka serca, dotyka duszy, dotyka problemów cywilizacyjnych. Nie zgadzam się. Okej, okay. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się w ogóle. W sensie, po pierwsze, Dostojewski z mojej perspektywy wcale... nie był takim wspaniałym pisarzem, jak wszyscy mówią, ale tutaj nie będę się... Mam swoje powody, dla których uważam, że Dostojewski jest troszkę przereklamowany. Uważam, że Conan jest jednym, jest trzecią najważniejszą książką fantasy, która kiedykolwiek powstała, w sensie jakby Conan Barbarzyńca. Mhm. Zaraz obok Władcy Pierścieni i zaraz obok Ziemiomorza Le Guin uważam, że Conan jest trzecią najważniejszą książką fantazji, jaka powstała. Okay. Bo prezentuje trzeci sposób patrzenia na budowę, na konstrukcję świata fantazji. Ponieważ jakby Le Guin to jest jeden sposób tworzenia świata fantazji, Tolkien to jest druga, a Howard to jest trzecia metoda. Więc uważam, że możesz argumentować, że ona jest cenna dla kulturoznawcy, który widzi, co tam się działo, natomiast dla czytelnika, który myśli, ale Conan go fajnie rozwalił mieczem i tutaj uratował właśnie kobietę. I tutaj myślę, że wchodzimy w kwintesencję tego, co mówisz, nie? Że
tutaj niestety się tak trochę mieszają różnego rodzaju płaszczyzny, jakby chociażby w samej kwestii samej wartości, bo z jednej strony mówisz o kwestiach związanych z przyrównuje rzeczy do fast foodów i do kwestii odżywczych i gdzie ja się zgodzę, że jakby jestem w stanie się zgodzić co do tego, że McDonald's nie jest najzdrowszym żarciem, czy żarcie z KFC nie jest najzdrowszym żarciem, ponieważ mamy opracowaną metodologię badania kalorii i tak dalej, jakby... I względnie łatwiej jest ocenić, co to znaczy zdrowy organizm. Nie, trochę łatwiej jest ocenić, czy koniec końców coś jest zdrowe, czy nie. Musielibyśmy spróbować również przełożyć to jakby coś takiego kwantyfikowalnego, jeśli chodzi o kwestie wartości na przykład fabuły, nie? I teraz jakby jednym z takich elementów mi uciekło właśnie, przed chwilą mi powiedziałem, ale to mi uciekło, jakby skwantyfikowanie jakości fabuły, to by można było sprawdzić, na to spojrzeć, okej, okay, to zobaczmy, jak to jest z hormonami szczęścia u takiej osoby, nie? Jakby, jeżeli założymy, że generalnie hormony szczęścia są jakby, są bardzo ważne dla mózgu, jak nie najważniejsze, żeby utrzymać go w balansie, tak, to teraz trzeba zobaczyć, czy pobrać takiemu człowiekowi po sesji krew i zobaczyć, czy poziom jakby serotoniny, oksytocyny, endorfiny i tego czwartego, którego nie pamiętam, czyli ma je na wysokim poziomie, tak? I jeżeli ma je na wysokim poziomie, to znaczy, że było dla niego wartościowe, bo jego mózg się odżywił bardzo dużą ilością dobrych... Ja czy tutaj przyjąłeś, że hormony szczęścia mogą być kryterium ostatecznym, tylko wtedy... Ja uważam, że są, ale to jest jakby zupełnie inne, jakby uważam, że nasz mózg jest, że nasze działania są w pełni kierowane tymi czterema hormonami i nie tylko nimi, ale one stanowią bardzo ważny element i w podejmowaniu decyzji i w ogóle w kształtowaniu preferencji, to jest w ogóle bardzo śmieszne, bo to gdzieś tam nawiązuje do tego tematu. Czy byłbyś w stanie powiedzieć, że maksymalizacja hormonów szczęścia, być może w skali społeczeństwa, żeby średnia hormonów szczęścia rosła, jest jakimś obiektywnym dobrem, do którego należy dążyć? Tak, znaczy to jest tak. Jeżeli mielibyśmy zdrowy układ społeczny, to bym się z tym zgodził, nie? Bo to jest też kwestia tego, z jakiego powodu my dostajemy te rzeczy, nie? W sensie dostajemy te hormony. Tak, bo chociażby łatwo sobie zdać sprawę z tego, że jakby endorfiny są bardzo prostym takim hormonem, który można sobie dostarczyć, chociażby jakby one się pojawiają w reakcji na ból, nie? Okay. I teraz sobie zadajesz pytanie, czy osoba, która ma depresję i zaczyna się chlastać nożem po nodze, ona sobie jakby porządkuje świat, nie? Jakby coś mnie boli, nie wiem, co mnie boli, świat jest zły, ale teraz sobie przetnę nogę i wiem teraz, co mnie boli. Endorfiny, twój mózg nagle ma problem do rozwoju. Okay. I wtedy nagle się pojawiają rzeczy, nie? To jest gdzieś tam dobre dla tej osoby, można by było tak powiedzieć, ponieważ jakby jej świat się uprościł i zaczyna być dla niej zrozumiały i już nie ma jakby tych złych myśli, które ją miażdżyły, natomiast jest złym, że sobie robi krzywdę, nie? Jakby to jest jakby... Załóżmy, że mamy algorytm, który jest w stanie ocenić hormony szczęścia w społeczeństwie kompleksowo, więc bierze pod uwagę kara algorytm za grupę, która ma bardzo nisko, żeby nie było, że właśnie tam kosztem mniejszości większość ma się dobrze. I teraz pytanie, czy on właśnie... Dobra, załóżmy, że bierze pod uwagę długoterminowe rzeczy, czyli jeśli tniesz się z powodu depresji, albo jeśli bierzesz kokainę, jest prosty przypadek, jeśli bierzesz kokainę i w krótkim momencie masz szpilki nastroju, ale długoterminowo generalnie twoje życie jest tragiczne, to on to też bierze pod uwagę, więc jeśli miałbyś taki dobry algorytm oceny, jak społeczeństwo, jaka jest zadowolenie, bo satysfakcja właśnie będzie chyba trochę inna. Nie wiem, czy właśnie hormony szczęścia obejmą satysfakcję, co trochę do tego dąży. Natomiast one, powiedzmy, rozumiem, mogą mierzyć zadowolenie w danej chwili, to czy twój mózg ci mówi, że generalnie jest spoko, czy mózg ci mówi, że generalnie... Wiesz co, satysfakcja jest czymś innym, bo dla mnie satysfakcja jest elementem kategorii intelektualnej jakby i wymaga, wymaga jakiegoś wejrzenia w siebie, zastanowienia się, czy jest w tym coś więcej niż tylko i wyłącznie zadowolenie. Nie? Jakby ja bym mówię... Jakby, śmiałem się przed tym, jak zadałeś to pytanie, ponieważ jakby z hormonami szczęścia jest ten problem, że mamy serotoninę. Serotonina jest super jakby groźna pod tym względem, ponieważ serotonina jest tym hormonem, który się odpala w relacjach hierarchicznych
jakby przywódca i jego i ci, którzy go słuchają. I z jednej strony wysokie poziomy serotoniny masz u ludzi, którzy mają swojego lidera i robią wszystko, co lider mówi, a z drugiej strony masz serotoninowy high u lidera, który jest słuchany przez wszystkich i nieważne, co powie, staje się to prawdą i nagle mu się zaczyna, wiesz, jakby świat mu się zaczyna fiksować. Czy serotonina, bo tam to homary, tak jak homary walczą ze sobą, to potem widać różnice w poziomach serotoniny, one, że serotonina kształtuje hierarchię generalnie, tak? No bo jest odpowiedzialne na te rzeczy, nie? I z jednej strony to jest w ogóle śmieszna opcja, ponieważ jakby tutaj, dlatego na przykład ja mam takie bold statement, że ludzie, którzy bardzo lubią grać zgodnie z mechaniką, mają jakby, wchodzą łatwo w takie relacje, ponieważ serotonina też się wytwarza w stosunku do rzeczy, które są proxy, nie? To znaczy jakby zauważa się na przykład skoki serotoninowe u ludzi, którzy przechodząc koło kościoła czy koło krzyża, mówimy o katolikach, którzy się żegnają na widok krzyża, jakby czy serotonina. Kościoła. Tak, serotonina też robi pu-pu-pu-pu, jakby jest to gdzieś taki efekt. Jakby, czyli bycia w hierarchii, w miejscu, w którym czujesz, że powinieneś być. Na przykład, nie? Okej. Okay. Więc jakby to jest, na przykład jakby granie zgodnie z mechaniką może budować takie rzeczy, nie? A tak, czyli był case, bo jakby mamy na niego jakieś tam dane z jakiejś ankiety, które by go trochę potwierdzały, że gracze gamiści, którzy właśnie mechanika, wyzwania i tak dalej wydają się... Tam było, że najmniej progresywni i najbardziej, ale ten moral foundations, oni mieli chyba authority bardzo wysoko, więc to też, a to bardzo możliwe, ostatnio, że jest to związane, więc to by się zgadzało. Ja ostatnio lubię używać określenia, że są tradycjonalistami. Bardziej lubię to określenie. Konserwatysta, czy gdzieś tam jakby progresywny mi się mi nie podoba. Jakaś korelacja gdzieś by tam była, ale okej, no możliwe. A z drugiej strony masz oksytocynę, nie? Czyli też drugi z takich niesamolubnych hormonów szczęścia, które odpowiada, które się... Relacje generalnie chyba one lubią, tak? W relacjach... Bliskość relacji, ale także poczucie przynależności, poczucie zrozumienia, nie? I na przykład można by było spojrzeć, że osoby, które łatwo łapią oksytocynę, to są też te osoby, które lubią grać w RPG-szki dla wspólnego tworzenia historii, nie? I tutaj się buduje ich preferencja, potrzeby budowania historii. Okej. Okay. To jest badanie, które trzeba zrobić, jak już ogarniemy jakoś pobierać krew, nie? Typy graczy, kultury graczy, tak, pobierać im jestem krew. Jestem w stanie stwierdzić, że ludzie, którzy są takimi chamskimi, railroadującymi mistrzami gry, to są ludzie, którzy mają ogromne braki oksytocyny, ale umieją robić tylko, jakby czerpać tylko i wyłącznie właśnie serotoninę z tego, że mają władzę nad światem, którym operują. Nie? Łopanie, a to sprowokowałeś, odpaliłeś mi o kartę pułapkę. I trochę wracamy do tego, co Hans rzucił jakieś 20 minut temu, o preferencje tak w ogóle, co do takich sposobów grania. Railroad. Czy Railroad, panie Zedzie, jest twoim zdaniem obiektywnie zły? Czy Railroad jest obiektywnie zły? Oczywiście, że nie jest obiektywnie zły, pod warunkiem, że zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją inne możliwości. Jeszcze dodajmy definicję railroadu. Może dzielmy railroad od liniowego grania. Liniowe granie to trochę wiesz, że będzie liniowo i nie decydujesz, a railroad jako gracz zdecydował, ale MG nadpisał decyzję. Znaczy, i to jest tak, jeżeli bo to jest, jeżeli nie było takich ustaleń i jeżeli mam sytuację, w której jakby bazowe ustalenie jest, ja coś robię i to ma mieć jakiś wpływ, a jeżeli mistrz gry to olewa i nas railroaduje zgodnie z tą definicją, to nie, to uważam, że to jest łamanie zasad, ergo wpisuje się w to, co, o czym powiedziałem na początku, czyli gdzieś tam na krawędzi robienia komuś krzywdy, nie? Robienia komuś niedobrze, nie? A w takim sensie, że okej, no nie ustaliliśmy tego explicite, no ale w ogóle gramy w RPG-i, a obietnicą RPG-ów jest to, że decydujesz, możesz robić więcej niż w grze komputerowej, no, nie wiem, czy wszystko, no ale możesz robić wiele, więc jest to pewna obietnica zapisana explicite, no ale nie była skontraktowana, więc czy railroadowanie to jest, czy w tym momencie MG trochę doprecyzowuje kontrakt i należy się zgodzić, czy jednak łamie pewną inherentną obietnicę RPG-ów i jest jednak niewskazane? Ja jestem w tej chwili na etapie niewierzenia w inherentną obietnicę RPG-ów. Trudno było mi na to odpowiedzieć. Jakby jeżeli nikt tego nie zauważył i wszyscy przyszli na tym do porządku dziennego, to nie wiem. Wiesz, no to jest trudne pytanie. Jakby uważam, że jakby to jest ten typ przykładu, w którym trzeba by się było naprawdę nad nim usiąść i dobrze tak go, wiesz, jasno skonstruować, żeby na pewno wiedział, że wszystkie elementy są takie, jakie są, żebym był w stanie odpowiedzieć na to w sposób gdzieś tam klarowny. Wiesz, to intuicja podpowiada mi, że nie jest to dobrze, nie?
to mi mówi moja intuicja, że oszukiwanie kogoś, kto się nie zorientował, że został oszukany, też jest oszukiwaniem? Mhm. Oszukiwanie dla czyjegoś dobra też w sumie jest z dupy chyba? No, bo to jest też, to jest iluzjonizm, tak? No bo taki lejot to będzie, tak, to jest pytanie, czy iluzjonizm jest dobry. Intuicje mi podpowiadają, że jest to słabe, nie? Że to schodzi w kategorię jakby niefajnie. Czy jest jeszcze jedno pytanie, czy może istnieć kontrakt, który zakłada, że jedna strona jest oszukana, a druga i akceptuje to w tym sensie? To jest... A to super, jeżeli jakby ja uważam, że jest. W sensie, jeżeli akceptujemy, że robimy się fufu, nie, ale jest to jakby na końcu, wszyscy są faktycznie zadowoleni i to nie jest tak, że ktoś siebie oszukał. Nie, już nie wchodzimy, wiesz, w super skomplikowane, jakby wielowarstwową intrygę. No takie carte blanche na oszustwo, możesz mnie oszukać. Spoko. Jakby znaczy, myślę, bo taki praktyka, bo teoretycznie można powiedzieć, że jeśli zgodziliśmy się na oszustwo, to nie mogliśmy być oszukani, bo się na nie zgodziliśmy, a oszustwo zakłada, że się trochę nie zgadzaliśmy, ale taki w tego rodzaju granie jest taka cicha zgoda na iluzjonizm, mm-hmm. czyli nie chcemy, żebyś nas oszukiwał, ale wiemy, że to robisz i zgadzamy się, czyli nie chcemy się dowiedzieć, ale przeczuwamy, rzucaj, ale się zgadzamy. Rzucaj mistrzu gry za ekranikiem, jakby mów nam, jaki jest wynik i my ci ufamy, ale my nie będziemy liczyć prawdopodobieństwa, czy na pewno się zgadza. Ale w razie czego to wiesz, że lubimy jakby zabijać głównego bossa na koniec. I jakby tak, ale jednocześnie wszyscy sobie powtarzajmy, że kości tak wyrzuciły i tak dalej. I to jest, MG się poświęca, bo nosi na sobie ciężar tej świadomości, że to wszystko było na niby. Nie pójdzie do piekła za te wszystkie kłamstwa potem, tak? A oni pójdą do nieba szczęśliwi. Ale mam jedno wódkę smutny, wiesz, jakby. Mam jedno pytanie do was takie, bo widzę, że trochę się też kształtuje ta częściowo linia, nazwijmy to, rozbieżności w kontekście jakby tej wielowątkowości RPG-ów. To znaczy tego, że film jest, powiedzmy, ma iluś tam autorów, ale jesteśmy głównych autorów w stanie wskazać, a mniej istotnych uczestników. Książka ma, powiedzmy, autora, redaktora. Mm-hmm. To są osoby, które odpowiadają za jej kształt. W RPG-ach nie możemy do końca tego znaleźć, ale pytanie, czy w takim razie nie stosować metodologii takiej, jak ocenia się na przykład mity, które są wspólnym elementem, wytworem szerzej kulturowym i do niego można się odwoływać, ale jak właśnie to wygląda w kontekście tej wspólnej kreacji RPG-owej. My też możemy powiedzieć, że są mity, które są czy wartościowsze, czy lepsze, czy te, które lepiej odwołują się, powiedzmy, do prawd podstawowych i w związku z tym więcej ludzi je kojarzy niż te, których się z tych czy innych przyczyn nie pamięta. I pytanie, czy na tej samej logice istnieją, możemy wyznaczać też jako wspólnego tworu mechanikę i metodologię ocen sesji RPG, czy w ogóle RPG jako hobby. Szerzej rozumianego, czyli nie tylko sesje, ale też rzeczy takie jak prep, materiały, czy na przykład, nie wiem, nawet konwenty w rozumieniu całego hobby RPG-owego. Chociaż zawarłeś tezę w swoim pytaniu, bo powiedziałeś, że mity, że survival mitów, mity, które przetrwały, są lepsze od tych, które nie przetrwały. Te, które są popularniejsze, są lepsze od tych, że mit, który jest najlepszy osoby, macie... ale... kontrtezę, to proszę bardzo. Bardziej jest to jakby falsyfikowalność mitu poprzez jego trwałość po prostu zastosowana. Okej. Dobra. Czyli że w tym sensie tylko dopytam, że RPG na przykład też być może są lepsze, jeśli na przykład sesja, która jest potem zapamiętywana, którą wspominamy, która była dla nas ważna, o której opowiadamy. Chodzi bardziej o to, że mit oceniamy jako coś, co wytworzyło więcej niż jedna osoba. Nie jesteśmy w stanie przypisać mu autora. I tak samo sesji RPG nie jesteśmy w stanie przypisać autora w rozumieniu literackim na przykład. Jasne. I pytanie, czy te właśnie, i tam mamy klasyfikacje, które nam służą mniej lub bardziej do oceny tego wartościowania mitów. I pytanie, czy przeniesienie po prostu tej metodologii, nie mówię jeden do jednego oczywiście, jest jakimś rozwiązaniem dla prób oceny RPG i prób oceny preferencji w RPG-ach. To ja na początku wejdę z takiej podkręconej piłki, to znaczy chciałbym na to spojrzeć z perspektywy trochę oceny tekstów kultury i rozdzielić rzeczy, to znaczy ja jestem zwolennikiem tego, że sesja jest pewnego rodzaju, to co gramy jest pewnego rodzaju tekstem kultury i on jest swój własny, a podręcznik do gier fabularnych jest innym rodzajem tekstu kultury, tak? I one są, chociaż jakby dotykają tej samej materii, to są czymś innym, tak? Jesteśmy w stanie znaleźć funkcję podręcznika i spróbować ocenić pod tym względem w miarę obiektywnie, czy podręcznik jest dobry, czy zły, tak? Jakby podręcznik jest pewnego rodzaju narzędziem, ale jest też tekstem kultury, on musi mieć opisane zasady, etc., etc. Jakby
plus minus jesteśmy w stanie intuicyjnie określić, czy podręcznik jest dobry, czy jest zły, nie? Czy go się dobrze czyta, czy ja rozumiem zasady za pierwszym razem, jakie przeczytałem, czy nie rozumiem, czy mam problem z szukaniem i tak dalej. Więc to jest jedna sprawa. A teraz co do kwestii gier fabularnych jako sesji i tekstu kultury, jaki powstaje w trakcie rozegrania przygody, tak żebyśmy odpowiedzieli na te mity, nie? To znaczy, ja mam ten jeden problem z tym pytaniem, ponieważ nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy uważam, że cel sesji jakby jest taki sam jak cel tworzenia mitu, nie? Bo mit ma chyba, jakby, o ile nie chcę teraz, nie jestem specem od kwestii mitów, ale ma jakiś cel, nie? Jakby powstanie mitu i tworzenie mitu idzie za nim pewnego rodzaju myśl, nie? Znaczy on ma przed czymś ostrzegać, tak? Ma coś wyjaśniać, tak? Jakby ma szerszy cel, a nie jestem przekonany, czy sesja RPG jako taka, też możemy jej wyznaczyć taki cel inny niż wspólne opowiadanie, w sensie inny niż dobre spędzenie czasu, nie? Jakby wartościowe, takie jakby, czy wartościowe, nawet nie wiem, czy to jest, ale pozytywne spędzenie czasu, nie? Jakby... Ale można powiedzieć, o micie można powiedzieć, myślę, jako każdym dziele sztuki. Powiedzmy, że mity w tej kategorii umieścimy na chwilę przynajmniej, że przy dobrej sztuce ciężko powiedzieć jednoznacznie, jaki był cel. Cel to mają bajki z morałem lecące w niedzielę, gdzie Himen na końcu jeszcze ci mówił, żeby nie było wątpliwości, mówił ci, jaki jest morał opowieści. Natomiast wiele na przykład mitów pokazuje pewne zjawisko, być może jakąś prawdę, ale ona nie jest na wyciągnięcie ręki. I być może, i zwłaszcza mity, takie głębsze mity, które oczyszczone przez tysiące lat tradycji oralnej, zawierają w sobie w ogóle głębie treści i można wyciągnąć z jednego mitu cztery prawdy na temat na przykład natury człowieka. I różnych więc, epok, w których powstawał, tak. Tak, więc wydaje mi się, że mity, można powiedzieć, że okej, okay, nawet ciężko ocenić cel mitu poza tym, że jest... zawiera w sobie jakieś wartościowe mądrości kultur, okay, które go tworzyły. Być może sesja tak samo, w jakiejś prymitywnej formie, bo powstała, nie miała tysięcy lat tradycji oralnej, poza tym, że niesiemy w sobie jakieś oczywiście archetypy, my ją złożyliśmy trochę już z gotowych elementów, na przykład jeśli ją złożymy z mitów, które znamy, no to będzie wniosła w sobie wartość tych mitów w jakiś sposób. Natomiast być może sesja zawiera w sobie, jest jakimś takim naszym tworem podświadomości, przez to czerpie z dziedzictwa kulturowego, w którym jesteśmy zanurzeni i w tej sesji jest jakieś zogniskowanie prawd. Być może możemy spojrzeć po fakcie na to, że wybiliśmy tych bandytów w Warhammerze, coś nam mówi o naszym kulturowym poglądzie na to, jak przemoc ma się do problemów niesprawiedliwości i wyzysku na przykład, że jednak stwierdziliśmy, że są bandyci, którzy dokonują niesprawiedliwości, atakują niewinnych. Jesteśmy uprawomocnieni, żeby przyjść i przemocą. Ale że tak. Ale tu mi się wydaje, że to w ogóle wchodzi w jeszcze taką jakby trochę inną przestrzeń, czyli oceny zjawiska kulturowego, jakim jest, zjawiska społeczno-kulturowego, jakim jest sesja z perspektywy jakby różnych grup i oceny tego, co różne grupy z tego wyciągają. Wydaje mi się, że wchodzimy teraz jakby w super szeroki, ciekawy temat, ale myślę, że absolutnie na kolejną dwugodzinną rozmowę bez żadnego problemu. Ja myślę, że ja bym tutaj powiedział tak sobie uprościł i może nie, mam nadzieję, że nie zetnę w ten sposób rozmowy, ale ja mam takie, mówię, tu mi intuicja znowu podpowiada, że jeśli chodzi o kwestię celu sesji RPG, to jest trochę tak, że chcemy spędzić czas, który po zamknięciu sesji uznamy, że ten czas nie został zmarnowany. Mówię trochę naokoło, ale nie mam do końca słów, jak mogę to objąć. Każdy z nas trochę ma to inaczej, ale też nie oszukujmy się, zbieramy się po jakimś czasie w pewne nasze grupy, w których gramy, w których na końcu zakończonej sesji plus minus każdy z nas raczej powie, że sesja była fajna, niefajna, podobała nam się, nie podobała. Oczywiście mogą się wydarzyć jakieś sytuacje, w których jakiś gracz poczuje się jakby niedoflafany, coś tam się wydarzyło takiegoś niefajnego, ale generalnie już w naszej takiej zakrzepłej grupie raczej po zakończeniu sesji możemy powiedzieć, kurczę, fajnie, że sobie zagrałem tą sesję, albo kurczę, nie podobało mi się. Nie jesteśmy w stanie to ocenić subiektywnie, a poprzez połączenie kilku subiektywnych ocen spróbować obiektywnie wyciągnąć średnią i powiedzieć, ta sesja była spoko, albo ta sesja była bez sensu. Nie? No ciągle chyba, może być problem, że za jednostronną szybą stoję sobie jakiś taki ja i mówię 2/5. To jest jeden z tych dwóch. I tak dużo. Tak, notabene tylko dołożę, przy tej okazji tamtego, bo powiedziałem o tym ocenianiu zewnętrznym, tylko dodam, że
osobną rzeczą w ogóle dla mnie jest to, czy potem w ogóle za tej szyby wyjdę i im to powiem. Mm-hmm. Bo kiedyś byłem bardziej skory do tego, żeby natychmiast iść im powiedzieć, przecież mm-hmm. skoro ja wiem, że mogą lepiej, to natychmiast należy mm-hmm. im powiedzieć, dobra wiadomość, wasza sesja jest gówniana, możecie grać znacznie lepiej. Czymś w ogóle innym jest docenienie mm-hmm. tego, słuchajcie, to co robicie super, mam propozycję dla was, żebyście robili to trochę lepiej i to wtedy mm-hmm. może zadziała na przykład, a nie... A, to jest w ogóle inna rzeczywistość, ale... Jasne. Ale jest grupa i ona ocenia, że ich czas był dobrze, lepiej mm-hmm. lub gorzej spędzony w kontekście mm-hmm. wszystkich innych rzeczy, które mogli robić i wszystkiego, czego dostali od tej sesji. Mm-hmm. Nawet jeżeli wszyscy po tej sesji płaczą i stwierdzają, że generalnie jakby oni chcą się już położyć spać, bo są tak super straumatyzowani, ale gdzieś tam... Ale satysfakcja na przykład. Może o to im chodziło i może taki był cel tej sesji. I mogli mieć mało przyjemności, ale dużo satysfakcji. Mhm, mhm, mhm. Tak. To teraz jest moje pytanie takie do Zeda. Czy w takim razie może istnieć, bo tak mówiłeś o różnych tekstach kultury, że oddzielnym jest mm-hmm. sesja, a oddzielnym jest na przykład produkt mm-hmm. RPG-owy. To znaczy, że czy twoim zdaniem istnieje metodologia obiektywnej oceny, czy nie wiem, podręcznik, przygoda jest dobra, a już przy sesji tego mechanizmu nie mamy? Tak, uważam, że jakby jest to w pełni, jakby akurat, że jeżeli chodzi o kwestię podręcznika, ponieważ uważam, że podręcznik RPG jest przede wszystkim tekstem funkcjonalnym i to jest jego jakby pierwsza i podstawowa funkcja, więc jestem w stanie ocenić, czy ten tekst jest funkcjonalny faktycznie, czy nie, a potem zobaczyć, czy oprócz tego, że jeżeli wypełnia swoją część funkcjonalną, to czy jeszcze wypełnia jakby funkcję estetyczną, czy jest ładny, czy jest dobrze złożony i tak dalej. I myślę, że jestem w stanie to jakby... obiektywnie ocenić. Czym jest funkcjonalność podręcznika? To znaczy, czy podręcznik ma tylko komunikować, czy na przykład daje w ogóle możliwość do zagrania właśnie satysfakcjonującej sesji? Tak, to jest, pytanie jest trochę podchwytliwe, ale jasne. Może nas do kogoś doprowadzić. To znaczy, jeżeli wyobrazimy sobie absolutnie bezbarwny, nudny świat opisany mhm. w podręczniku, który dobrze komunikuje swoje zasady, to czy on może osiągnąć swój cel w tym sensie? I tutaj pytanie, czy... I to jest pytanie, czy ta gra jest o tym. W sensie na przykład... Bo wiesz, co mi chodzi, nie? Bo ja mam tutaj, nie chcę wchodzić w kwestię filozofii, ale gdzieś tam zastanawiając się nad rzeczami, to jest tak. Jeżeli gra ma być produktem, którego dużą częścią... dodaną, w sensie jakby fanem z tej gry ma być to, że bohaterowie i gracze poprzez swoich bohaterów obcują w barwnym świecie, to jeżeli ten świat jest opisany niebarwnie, ale gra mówi ci, że będziemy grali w barwnym świecie, no to ktoś popełnił błąd i to jest źle napisane. Bo on powinien być barwny, jeżeli to ma być barwny świat. Powinniśmy to wyczuć, nie? Jeżeli gra ci mówi, że mechanika ci zbuduje pewne elementy rozgrywki, ale ta mechanika ci nie buduje tych elementów rozgrywki, albo żeby zrozumieć, jak to się robi, tak, to musisz się super zmurzyć i zrobić z tego jakby magisterkę, to też jest źle napisany podręcznik. Nie? Ja mam bardzo prostą ocenę. Dla mnie jakby to, co jest najważniejsze, to jest kwestia funkcjonalności. Znaczy, czy autor przekazał odbiorcy to, co chciał mu przekazać? I czy na końcu ten podręcznik, który jest tym mostem komunikacyjnym między twórcą a odbiorcą, jest napisany tak, że jest najmniejsza rozbieżność między intencją a tym, co zostało zinterpretowane. Nie? Mhm. Czyli zgodność z tezą jest po prostu definicją pewną. Powiedzmy, no. Gdzieś tam jakby... Dowodzenie swojej tezy, okej. Okay. No. Mhm. I to mi gdzieś mówi, nie? Jakby, wiesz. Będę troszkę ciebie teraz pociągnę, ale to dlatego, że jako po prostu bardziej takim... Poruszasz w bardziej płynnych kategoriach. I jeszcze takie pytanie, a gdzie dochodzi do końca do tego przerwania pomiędzy tym ciągłym produktem, znaczy produktem ocenialnym, a tym... Następnie tekstem kultury nieocenialnym, czyli sesją, twoim zdaniem. To znaczy, czy to jest na etapie przygotowania do sesji zero, czy czytania podręcznika przez mistrza gry, czy kiedy siadamy przy stole. Kiedy jest ten punkt, w którym przechodzimy od jednego tekstu kultury do drugiego, tak naprawdę. Przesiadamy się w hobby między nimi. Dobra, to jest tak. Ja bym na to spojrzał w ten sposób i to jest znów trochę się podeprę intuicją. Mm-hmm. To znaczy, tu w ogóle jeszcze jest, bo to jest tak. Dla mnie kwestią jakby tekstu kultury będzie rozegranie przygody. To znaczy w momencie, w którym zaczynamy narrację, rozpoczyna się narracja,
powstaje jakby jakieś, powstaje jakaś fabuła w trakcie, wykorzystując tę narrację i ona się kończy i tą fabułę, którą mamy na koniec, ona jest tym tekstem kultury. Ona jest, nie jest oderwana od tego zjawiska społecznego, którym jest sama sesja, która ma dobudowaną całą masę różnego rodzaju opłotków i kwestii społecznych i tak dalej, natomiast jakby samym tekstem kultury jest to, co zostało rozegrane na sesji. Natomiast tu dochodzą się jeszcze fajne rzeczy, bo uważam, że to jest super w sesjach RPG, co nie jest wyjątkowe tylko i wyłącznie w sesjach RPG, ale te wszystkie didaskalia, które powstają w trakcie, czyli mapki jakieś narysowane, notatki mistrza gry i tak dalej. To też są teksty kultury, to też w ten sposób opisujemy, tak? Jakby po filmie powstaje ci scenariusz, po filmie powstaje ci scenopis i powstaje ci na przykład pierwszy scenopis jakby głównego scenarzysty, który ma jego notatki. I ten scenopis, który jest po prostu wydrukowany, jest jakimś tekstem kultury, ale ten, w którym reżyser sobie robił na scenopisie notatki, jest innym tekstem kultury, jest czymś, co powstało również i też można go analizować, on ci daje jakieś, obcowanie z tym tekstem kultury daje ci jakąś treść, inną niż na przykład zwykły scenopis. I takich rzeczy powstaje cała masa, wiesz, transkrypcje różnego rodzaju z planu filmowego, bo też są nierzadko takie robione, tak? Jakby masz mnóstwo, powstaje ci dodatkowych, malutkich tekstów kultury i w grach fabularnych jest moim zdaniem tak samo. Nie, jakby jeżeli ktoś sobie zrobił notatki w trakcie sesji zero, to te notatki są jakimś tekstem kultury, który potem po 300 latach ktoś mógłby wydobyć i powiedzieć, o kurczę, o co tu chodzi? Co to za dziwne bullet pointy? Nie? Ale czy to trochę brzmi jak odmowa odpowiedzi na pytanie na zasadzie, panie, jak przychodzimy do sesji, to jest, mówimy o takiej ilości tekstów kultury, że w zasadzie... Nie, jeżeli chodzi o sesję, to ja mówię ciach. Jakby dla mnie jakby sesja to jest, jak zaczynamy, jakby rozpoczynamy narrację, okay, i kończymy narrację. To jest jakby, to jest tekst kultury, jakim jest sesja. I ja go tak rozpatruję. Tak, okay, jak patrzę na podręcznik, mam okładkę i jakby mam tył okładki i to jest tekst kultury, tak? I tak samo patrzę na te wszystkie inne teksty kultury, które powstają w trakcie przygotowywania się do sesji, czy to przez graczy, czy ten. Jakby oddzielnym tekstem kultury będzie gdzie karta postaci po rozegraniu kampanii, tak? Ponieważ tam też są jakieś notatki, skreślenia, rzeczy, dziwne takie, wiesz, jakby... Ona też nam coś mówi, nie? Mm-hmm. I przez sesję jako tekst kultury masz na myśli, gdyby zrobić kompletny transkrypt sesji, czy masz na myśli takie doświadczenie nieprzychwytywalne przez naszą technologię? Zdecydowanie doświadczenie nieprzychwytywalne. Ten unikalny, tą unikalną, wspólną, ale mimo wszystko odrębną jakby opowieść, którą sobie stworzyliśmy na sesji, nie? Bo ona też jest super subiektywna i każdy z nas jakby mają inaczej. Włącznie z doświadczeniem graczy przy stole? Myślę, że tak. Myślę, że doświadczenie bym podpiął. Czyli te przynajmniej te rzeczywistość w fikcji, co tam się wydarzyło w takim sensie abstrakcyjnym i tak dalej, plus to, co padło przy stole, kto co powiedział, jak ludzie się słyszeli, czuli, jakie mieli relacje. Wszystko, co powstało. Smak tak chipsów w ich ustach. Tak, tak samo jakbym oceniał, wiesz... wiesz, teatr na taki improwizowany gdzieś na placu we Wrocławiu, nie? Na przykład, nie? Którym jakby ludzie są wciągani i tam się dzieją jakieś interaktywne rzeczy. To też jest jakiś tekst kultury i te rzeczy, które powstają z tej chemii między aktorami a tubylcami wrocławskimi, którzy są wyłapani w siatki i tam zaciągnięci na główny plac i tam róbcie rzeczy. To jest taka ciekawa materia i ona jest trudna do skwantyfikowania, ale ona jest super dla mnie interesująca, jeśli chodzi o kwestię RPG. Ale wcześniej powiedziałeś, że gdyby w tej doświadczeniu sesji na przykład ważnym elementem było to, że ci ludzie się nie słuchali, ignorowali, w ogóle ignorowali granice, przekraczali sobie te granice cały czas i tak dalej, to byś był skłonny ocenić to całe doświadczenie sesji jako złe. No, myślę, że tak. Myślę, że generalnie ostatecznie tak bym je, jako zewnętrzny obserwator, tak bym je ocenił. Nie? Nawet gdyby oni wszyscy po tej sesji powiedzieli, nie, spoko, dobrze, to był dobrze spędzony czas. Myślę, że tutaj znów podpowiada mi intuicja, myślę, że w tym momencie poprosił, wszystkim bym polecił pójście do psychologa i jakby przeanalizowanie jakichś problemów wewnętrznych, bo ewidentnie coś tam siedzi, nie? Jakby jest jakaś traumeczka, którą trzeba... Okej, czyli ty podejmujesz się ocenę takie, że jest pewne obiektywne dobro i jest jakaś granica tego, co subiektywnie można powiedzieć, że lubię, koniec końców, kurczę, jednak powiesz, pójdźcie do psychologa, bo nie ufam wam na słowo. Ja nie jestem obiektywistą moralnym na przykład, ponieważ uważam, że moralność też ma pewne subiektywne bariery, ale jest wynikające ze społeczeństwa i z kultury i tego przesiewania pewne rzeczy, które
żeby nie robić zamieszania, mówimy, że są obiektywnie dobre albo obiektywnie złe pod kątem moralnym. Nie? Jakby, oczywiście, jeżeli przyłożymy tego super filozoficzne szkiełko i będziemy to rozpatrywać, to ten, ale tak, wiesz, dla naszego życia jakby wiemy, że jakby kradzież jest jakby po prostu jest zła i jakby przemoc jest generalnie zła. Jakby, czy to okay, jest trochę argument, czy to jest trochę tak, że filozof, postmodernistyczny filozof wewnątrz ciebie mówi, tak naprawdę nic nie jest obiektywne, można wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze i nic nie jest oczywiste. Ale ponieważ świat ale ten, nie... Ale ten, ty, który musisz żyć w świecie i wchodzisz w interakcję z ludźmi, mówi, w praktyce mnóstwo rzeczy jest obiektywnie moralna, chociaż jest to mega uproszczenie. Generalnie tak. W ten sposób jakby intuicje nam to podpowiadają. Społeczeństwo, które egzystuje, działa na takich paradygmatach, to ja też się do tego przyłączam i też trochę operuję tym samym językiem, nie? Chociaż na potrzeby własne mogę sobie budować skomplikowane teorie na temat tego, że jest determinizm i nie ma obiektywizmu i w ogóle, wiesz. Czy w kontekście RPG-ów można powiedzieć, że też jest w tobie postmodernistyczny kulturoznawca, który mówi, teksty kultury nie da się ocenić obiektywnie, zależy, to wiele aspektów, można różnie analizować, ale w praktyce wiele sesji da się ocenić, kurczę, jako dobre albo złe. Jako uproszczenie, ale da się. Mój postmodernistyczny mózg mówi mi, że nie chcę oceniać i że ja najchętniej chciałbym poznać te wszystkie subiektywne interpretacje i zobaczyć, jak dana osoba, każda sobie sama ocenia pewne rzeczy i sobie na własne potrzeby wyciągnąć jakiś wspólny mianownik, jeżeli uznam, że jest mi to potrzebne. Nie? Ale jakby jako postmodernista uważam, że interpretacja jest wartością i fajnie, że ludzie interpretują rzeczy po swojemu i ja się mogę z tymi interpretacjami nie zgadzać. Mój małpi mózg mówi mi czasami, że pewne interpretacje mnie denerwują i chcę z nimi polemizować i mówi, że to są głupie interpretacje, nie? Co nie zmienia faktu, że znów z perspektywy postmodernisty jakiegoś tam, fakt, że czyjaś błędna interpretacja wzbudziła we mnie emocje, które pchają mnie do działania, żeby coś z tym zrobić, jest dla mnie wartością, nie? Jak gdybyś miał tych... Radosne życie, jakby wiesz, radosne życie postmodernisty. Tak, a obserwuję... to po prostu jakoś... Ja podważam istnienie prawdziwych postmodernizmów, w sensie, że to jest, bym jakoś być może argumentował, że praktyka wygrywa nad teorią, jeśli jesteś, że to jak żyjesz jest ważniejsze i to jak działasz i tak w praktyce jest ważniejsze niż to, co uważasz, że teoretycznie jest możliwe, ale to jest tak trochę na bok, bo myślę jeszcze, ale w ramach twojej pozycji, jakby przyjmując ją w dobrej wierze, obserwujesz sesję i ci gracze są podpięci do kroplówek czy czegoś, co mierzy ich, albo no już mamy technologię, mierzy poziomy hormonów szczęścia w ich mózgach i jesteś w stanie patrzeć na ich sesję i patrzeć na poziomy hormonów szczęścia i masz jeszcze dobrze zbudowany algorytm, który już ci to filtruje i podaje to na osi od najgorzej do najlepiej. Czy gdybyś miał takie narzędzie, mógłbyś powiedzieć, kurczę, no da się w sumie powiedzieć, że sesje są obiektywnie gorsze, obiektywnie lepsze, patrząc po średnich hormonów szczęścia. Jakby oczywiście uderzyłbym wtedy z nuty, biorąc pod uwagę znane nam dane i jakby sytuację, w której się znaleźliśmy i to naszą wiedzę, nasz stan wiedzy na chwilę obecną, to tak, ale zakładam, jak klasyczny uciekinier jakby z placu boju, może w przyszłości okaże się, że jest inaczej. Za 20 lat podepnijmy ich z powrotem albo zróbmy jakieś badanie. I zobaczmy, czy uda nam się zreplikować wynik, nie? Tak, ale można by powiedzieć, mógłbyś powiedzieć, okej, jestem w XX wieku i mamy technologię medyczną taką i nie inną, no być może za 100 lat będzie znacznie lepsza, ale lepiej używajmy tej, co jest teraz, nawet jeśli jest wybrakowana, niż w ogóle nie róbmy medycyny. Znaczy nie, teraz już bez żartów, no jakby tak bym pewnie uznał, nie? Jakby, że tak jest, jakby będąc świadomym tego, że za 100 lat może się okazać, że, no że tak. Hormony, które powodują u nas szczęście, również powodują korozję jakby hipokampu i że w sumie tak, to okay. Bardzo niedobrze, że generalnie chcieliśmy być szczęśliwi. Nie? Tak, fair enough, to jest tak, jak najbardziej. Okej, okay, natomiast przyjmujmy, że mamy technologię i tak dalej, czyli możliwe, że mógłbyś zbudować jakby w oparciu o coś takiego, mógłbyś potem wyjść sobie na konwent albo na kanał Lance Macabre, kanał Lance Macabre i powiedzieć, słuchajcie,
Okazuje się, są badania, które pokazują, że sesja jest dobrym warsztatem językowym, gdzie mistrz gry ładnie opisuje, gracze ładnie opisują, jest dobra komunikacja językowa, dobra gęstość informacji per słowo wypowiedziane i to dobrze stymuluje mózgi i tak dalej. Zobaczcie, hormony szczęścia są zauważalnie wyższe na tych sesjach. Ergo, warsztat językowy jest obiektywnie dobry dla sesji. Miejcie to na uwadze, starajcie się go uczyć w miarę możliwości, bo jest po prostu obiektywnie lepszy. W zasadzie jakkolwiek gracie, będziecie grali lepiej z warsztatem językowym. Lepiej? Znów, jakby, żebyśmy nie, ja bym powiedział, zamknąłbym to mówiąc, że wydajniej. Nie? Okej, okay. Tylko wydajniej, czyli co osiągają wydajniej? Bo wydajność jest jakąś miarą osiągania czegoś. Kosztem czegoś, tak? Więc... Wydajność pozwala mi się nie dać wciągnąć w tą pułapkę językową, w którą próbujesz mnie wciągnąć. No, próbuję, bo uważam, że wydajność za taki sobie unik. Ja uważam, że unik był niezły, nie? Ale jakby... Jaki masz... Okej, no koszt to jest czas, powiedzmy, tak? Na sesji i zaangażowanie emocjonalne. No dobra. Mamy trochę model gra do bicia pytań, który się tutaj zrobił, ale ja się do tego jeszcze dołączę do Zeda, bo mam jedno pytanie takie trochę z kapelusza, ale jak najbardziej sympatycznie jest zadane. Trochę też zmierzając może do końca. Powiedz mi... Jak kwestia możliwości, preferencji i oceny RPGów, jak to oceniasz jako zdobywca Pucharu Mistrza Mistrzów? W sensie... Jak oceniasz tam, gdzie dokonuje ktoś jakiejś miary, porównania, ocenia tą sesję, okej, ocenia jednego jej uczestnika, ale ktoś dokonuje i dokonał jakiegoś wyboru i selekcji, jakby to powiedzieć, wątków czy zmiennych, które ocenia i prowadzą one do pewnego jakby to powiedzieć, do pewnego wyniku, którym jest na przykład przyznany na krok. Powiem to, co mówiłem zawsze Wojtkowi, kiedy jeszcze prowadził Puchar i kiedy brałem w nim udział, że PMM ma ten problem, że nazywa się konkursem, a w rzeczywistości jest plebiscytem. I jakby ludzie, którzy wygrywali puchar, nie prowadzili najlepszej sesji na świecie, ale prowadzili najlepszą sesję pod ten plebiscyt. Tak, byli w stanie zachwycić największą ilość jakby sędziów, którzy brali udział, a jeszcze biorąc pod uwagę, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestię o mnie, ale wiem, że tak było z większością ludzi, którzy wygrywali. Rzadko kiedy było tak, że chyba nigdy nie wygrał absolutny nowicjusz. Może był ktoś nowicjuszem w kontekście konkursu, ale nie był to nowicjusz RPGowy. Zazwyczaj masz do czynienia, w której osoba, która wygrywa konkurs, ma co najmniej dwa lata, jakby, znaczy dwukrotnie w latach dłuższe doświadczenie chociażby w prowadzeniu sesji jakby RPG niż większość sędziów, która sędziuje ten plebiscyt. Nie? Jeżeli masz sędziów, którzy grają w sesję, grają w RPG 2-3 lata albo 5 lat i masz typiarzy, którzy biorą w konkursie udział, którzy prowadzą od 15 lat non-stop, nie? To jakby wiadomo, że jakby nie oceniamy niczego obiektywnie, jakby nie oszukujmy się, jest to plebiscyt, nie? Znaczy był to plebiscyt, ale wygrałem go 3 razy. Czyli, bo 2 razy go schakowałem. Czyli definicję, czyli tym razem zamiast wydajności będziemy mówić o większym doświadczeniu też jako kolejnej zmiennej, która ja powiem, że ja oszukałem, bo ja się śmieję, ponieważ ja właśnie zdając sobie sprawę z tego, że PMM jest plebiscytem, zacząłem robić takie design logi swoich sesji, które prowadziłem na PMM-ie. Znaczy sędziowie otrzymywali dosyć skwantyfikowany taki ekstrakt tego, o czym jest ta sesja, kim są bohaterowie, jakby trochę hakując element plebiscytowy, w sensie, na zasadzie tutaj masz to, co powinno się z tym znaleźć i teraz ty weź tą karteczkę i oceń, czy ja robię to, co tam napisałem, nie? Czyli rozpoznawałeś zewnętrzne preferencje. Tak, tak, sędziów. Wygrana to wygrana, szanuję nawet. Był system, zrozumiałeś, jak działa i wygrałeś to. Każdy system polega, każdy konkurs polega na tym, żeby wygrać system tego konkursu. Zdecydowanie tak jest. Okej. Okay. Nie, no bo to jest ciekawe, bo mówimy o perspektywie też osób po prostu trochę oceniających to z zewnątrz, czyli takich, którzy to właśnie tworzą zewnętrzny kwantyfikator i pod niego podpisują. Jaki wynik jest tego i te odpowiedzi, to każdy sobie może ocenić sam. No to jeszcze na koniec takie jedno pytanie właśnie. A czy to właśnie nie mają na to wpływu kultury grania? To, że niektórzy grają tak i dla nich jest tak, a dla innych. I zostawiłem to na koniec, na krócej, żeby nie otwierać na to dyskusji. Jasne. Tylko właśnie taki rzut
z podświadomości, a może nie ma kultur grania, tak żeby nie było, że... O, jakby to ja, to ty zrobiłeś pierwszy, drugi, a ja jeszcze zagram trzecią piłkę z boku. Jakby, ostatnio znowu sobie siedziałem nad tym tekstem odnośnie kultury grania i nad całą tą koncepcją, nie? I mam taką myśl, która mi się pojawiła, że wykorzystywanie wyniku tego eseju, artykułu jako pewnej wykładni do oceny zjawisk w trakcie sesji jest obarczone pewnego rodzaju problemem. Jest obarczone problemem tego, że nie taki był cel tego tekstu z mojej perspektywy. Ten tekst zbierał pewne obserwacje i opisywał te obserwacje. I teraz wykorzystując wynik tych obserwacji do stworzenia pewnego modelu, wydaje mi się obarczony jakimś dużym grzechem takiej niedoskonałości tego modelu i takiego, żeby coś pasowało, to musimy to albo ugniatać, żeby nam pasowało tego modelu, który nam tworzy te pięć kultur grania na przykład, albo okej, traktujmy te pięć kultur grania trochę luźniej, ale wtedy jak traktujemy je luźniej, to gdzie one się rozluźniają i kto ma, czyją decyzją jest, że one się rozluźniają w tym, a nie w innym miejscu, nie? Jakby, zresztą jakby ja się tak śmieję do siebie, bo jak Maciek do mnie powiedział, że jego zdaniem teraz na tym, na konwencie jakbyśmy powiedzieli, że uważa, że generalnie tych kultur jest mniej lub więcej i to jest z jednej strony, tak, gdzieś tam powiedziałeś, że tych stylów i kultur grania jest mniej niż nam się wydaje, nie? Tak, bo to czy powiedziałem chyba, że, bo to było w odróżnieniu od nieskończonej ilości preferencji, mm-hmm, że co osoba mm-hmm. to zestaw preferencji, mm-hmm. ja powiedziałem, że moja intuicja jest taka, że jest jakaś skończona ilość sensownych sposobów grania, takich spójnych może bym mm-hmm. powiedział, i że ich jest mniej niż nam się wydaje, czy że na przykład ich się okaże, że tak naprawdę sensownych jest 9. A z drugiej strony jednym z klasycznych żartów, który stosujesz, to jest, mówisz elem trad, czyli wyciągasz, nawiesz pewnego rodzaju jakby stylowe grania w dość wąskiej grupy ludzi, nie? Jako coś, co było ci trudno skwantyfikować jako to mhm. albo to, więc wyciągnąłeś z tego taki mianownik, nie? Mhm. Mogę na obronę tej koncepcji mogę powiedzieć, że elem trad uznaję jako... Czyli można powiedzieć o kulturach w dużym, mm-hmm. w makrosensie, że na przykład mm-hmm. jest ogólno pojęta kultura tradu mm-hmm. i w tym sensie neotrad będzie częścią tego dużego nurtu, tak jak nawet bym wcisnął OSR-y w nurt klasyczny, więc jest jakaś mm-hmm. duży nurt klasyczny, gdzie jest tam klasik OSR mm-hmm. z tych pojęcia sześciu kultur z tego artykułu. Tak, przy czym jeszcze dodam, że ja bardziej lubię właśnie koncepcję kultur grania niż konkretnie sześć kultur grania, które... Mm-hmm. już są bardziej kontrowersyjne. Mm-hmm. Przy czym oczywiście jak najbardziej ja świadomie wziąłem z tego artykułu, operuję na modelu na podstawie tego artykułu zdecydowanie mm-hmm. i intencja artykułu to jest jakby osobna rzecz dla mnie, także absolutnie świadomie mm-hmm. to robię. Ale tak, jest jakiś taki nurt klasyczny, gdzie klasik mm-hmm. OSR, nurt tradowy, gdzie będzie trad, neotrad i tam LM trad mm-hmm. jako taka podkategoria mniejsza. I tu faktycznie by się dało pewnie powskazywać dużo mm-hmm. posmaków, natomiast uważam, że ponieważ jednak 80% trzonu, 90% trzonu mm-hmm. będzie zbieżne z kulturą, no to nie obala modelu. Dlatego, że są podkategorie. Także... Ja nie twierdzę, że to obala model, ja tylko twierdzę, że trzeba gdzieś z tyłu głowy pamiętać, żeby kiedy pojawi się coś nowego i gdzieś odbiegającego od tego, co mamy w tym modelu, żeby nie próbować tego na siłę giąć i próbować dopasować, bo jest szansa, że pojawiło się coś, czego ten model nie obejmuje i teraz próba tego wgięcia i wsadzenia w ten model może nam coś przez to umknąć. Tak, tak, tak. Po pierwsze jest oczywiście problem sztywności, że teraz nie pasuje mi do definicji klasiko, ani tradu, więc wcisnę na siłę w trad, bo jednak wydaje mi się, że trad. Mm-hmm. A nie, po pierwsze są Anglowie i Saksoni i są Anglosaksoni. Są dzieła pomiędzy, które kultury dają, jak pozwalają je opisać, natomiast te dzieła się nie zaklasyfikują ładnie do jednej kategorii. No tak samo jak są komedie horrorowe, które nie są mm-hmm. ani jednoznacznie komediami, ani jednoznacznie horrorami. Niemniej jednak koncepcje horroru i komedii są pomocne, żeby je opisać. Oczywiście, jakby tu się w pełni zgadzam. Nie trzeba od razu tworzyć nowej kultury na nie, że komedia, horror to jest jakaś bardzo osobny gatunek. Znaczy,
Jest, nie jest, wiadomo o co chodzi. Ja się zgadzam, ja się z tym zgadzam i tylko wrócę klamrą do tego, co powiedziałem trochę wcześniej, to znaczy, ale trzeba pamiętać, że raz taki czas może się pojawić taki Tolkien z Władcą Pierścieni. Właśnie, nie? To chciałem też powiedzieć, tak, dokładnie, że mogę być, jest ryzyko, że mogę powiedzieć, że będę tym gościem, który powie, ta gra jest bez sensu, ona jest niespójna, ten sposób grania nie działa i tak dalej. Czyli zawsze trzeba mieć furtkę na to, że może się pojawić nowa kultura, ona się może pojawić, znaczy pojawić, wyłonić, odkryć, i ona się może pojawić i na przykład z powodów technologicznych, bo na przykład no wszyscy jakoś czekamy, patrzymy, co się stanie z AI, czy AI zacznie prowadzić sesję i czy to wyłoni nowe kultury grania, gdzie mistrz gry będzie AI i doświadczenie będzie tylko między graczami i interakcji z AI. Czy to stworzy nowe kultury grania? Nie wiem. Możliwe, na pewno trzeba mieć, mam na to furtkę, że tak jak najbardziej może się stać, a natomiast wydaje mi się, że ta kultura grania story games nie była bardzo popularna kiedyś, natomiast nie było żadnej bariery technologicznej, żeby ona powstała. Po prostu tak przyszła kultura taka, że akurat powstała, więc nie mam, absolutnie nie mam poczucia, że te 6 jest już wyczerpujące. Zwłaszcza, że wszystkie te kultury, żadna nie miała bariery technologicznej. Więc... Nie będę się rozwijał na temat AI i barier, barier technologicznych, ponieważ ja tylko to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że kultura to jest jednak coś, czego nie da się posypać solą, żeby szybciej zardzewiało. To znaczy uważam, że kultura tworzy się w sposób taki naturalny i ona potrzebuje czasu, żeby się stworzyć. Jakby żaden sztuczna inteligencja nam nie przemieli kultury do przodu, jakby nie zrobi nam jakby... Nie, ale chodzi, że pojawi się AI i teraz wiesz, 20 lat od momentu, kiedy pojawili się mistrzowie gry AI, spojrzymy i stwierdzimy, kurde, trzeba to nazwać kulturą, bo te kultury też są ciągłe, to jakby też jest, nie było przejścia, gdzie ej, halo, obywatele Florencji, skończyło się późne średniowiecze, już jesteśmy w renesansie, w Civilization 6 nasz władca już wynalazł technologię, jesteśmy teraz w renesansie. Nie ma tak, jest okres przejściowy, oceniany dopiero po fakcie, przez historyków. Tak, oczywiście, ale czy trzeba zastanowić się, czy był manifest, czy nie było manifestu. Jakby wiemy, o co chodzi. Jakby tak. To jest... Ale manifesty też są ważne. Dobrze, my to odjeżdżamy trochę od tematu, ale też mamy, znaczy nie, bo ja nie będę do niego wracał, nie, bo ja skończył to, ale... Mogę tylko dodać do kultur, tak. Bo one się jak się łączą z preferencjami, bo moim zdaniem to jest znaczące, To jest jeszcze... że faktycznie tak. Kultura... Kultury dla mnie nawet dzielą medium na podkategorie prawie, że jeśli chodzi o ocenę, czyli sesja, no tu wchodzą to, czy coś było dobrą powieścią detektywistyczną noir, że dobra sesja klasyczna w pokonywanie wyzwań i tak dalej, ma istotnie inne kryterium oceny niż dobra sesja oparta o fabułę, imersję, wczucie i tak dalej, także powiedzmy między kulturami jakimiś nordycką, a klasyczną, czy czymś takim. I zdecydowanie trzeba być na to poprawkę. Ja ciągle będę jakiegoś zdania, że na pewno przynajmniej w ramach tych kultur, a ja się pokuszę dalej, że z zewnątrz też jest kilka elementów wspólnych dla RPG-ów w ogóle, chociażby to, o czym mówiłeś, czy społecznie tam nie działy się toksyczne rzeczy, że to niezależnie od kultury będzie prawdziwe i będzie wartościowało sesję. Więc w tym sensie koniec końców da się ocenić, natomiast na pewno kultury trzeba wziąć pod uwagę, bo inaczej wrócimy do dyskusji kostki czy ogrywanie w nieskończoność i będziemy narzekać. To sesja była gówniana, bo nie było odgrywania i rzucaliście kostkami. Nie, to wasza była gówniana, bo ciągle rzucaliście kostkami i to jest bez sensu zdecydowanie. Medium jest za szerokie na takie rzeczy. To ja od siebie dodam tak. Ja bardzo lubię tej terminologii i tych terminów, których używać bardzo szeroko, kiedy jestem do nich przywiązany i dla mnie gry fabularne są super szerokim spektrum i ja sobie wolę myśleć o grach fabularnych jako o jak najszerszym zbiorze, do którego sobie, w którym mogę sobie znaleźć zarówno story games, jak i różnego rodzaju inne patenty i mieć to zebrane. Tak samo mam ze stylowami grania i uważam, że sesja RPG jest, czy jest taka, czy jest sraka, ona ma pewnego rodzaju, ja się będę upierał, że zawsze ma element wspólny, to znaczy ma jakiś rodzaj nawet najprostszych zasad, bo musi mieć zasady i operuje jakiegoś rodzaju fabułą i to są te dwa elementy, które są immanentne i one tam muszą się znajdować, bo bez tego, ale tak naprawdę wszystko, co ma te dwa elementy, dla mnie jest już jakiegoś rodzaju grą fabularną i tak uważam, że Fiasko to też jest gra fabularna, jestem jednym z tych wariatów. Zgadzam się, zdecydowanie.
I zgadzam się, że można by było i to jest zabawa, że można by było właśnie spróbować, bo ten tekst to próbuje robić, ale on tam też trochę miesza, spróbować opisać kultury grania tylko i wyłącznie z perspektywy jakby zbieżności preferencji. Nie? I spróbować, czy możemy uderzyć z tej strony. Znaczy, czy to właśnie zbieżność preferencji nie da nam jakiegoś takiego zbioru, który będziemy mogli potem opisać jako jakiś rodzaj kultury, nie? Gry. No tak, to cóż, a ja powiem tak, że tym możemy sobie zakończyć. To brzmi też trochę jak zaproszenie na kolejny podcast. Jaram się. Więc... Pierwsze pytanie do widzów. Czy wam się podobało? Jeżeli wam się podobało, to dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taką kontynuację w wykonaniu tutaj obecnych, a może i szerszym, chociaż to już będzie kolejny 4-godzinny podcast na dobrych rzutach, ale why not, że tak powiem. Więc dziękujemy wam za to, że dotrwaliście. To są podcasty dobrych rzutów, więc odpowiedzi nie zawsze się tutaj znajdują, oczywiste, ale może też o to chodzi. Kończąc, chcieliśmy podziękować losowemu patronowi tradycyjnie, Michałowi Kowalewskiemu. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeżeli materiał się wam podobał, zostawcie łapkę do góry, jeżeli nie, to w dół. W opisie macie linki do Discorda i do Patronite'a, jeżeli chcecie nam wspierać. Ja ze swojej strony dziękuję Zedowi za udział gościnny tutaj i na poziomie, jak zawsze, i jak w osobistych dyskusjach. I ja bym jeszcze dał okazję Zadzie, żebyś zaprosił do swoich rzeczy, twoje rzeczy to w internecie, czy wasze? Pewnie, tak, kanał Lance Macabre na YouTubach, tam rzucamy rzeczy, ostatnio paradoksalnie dużo polemizuję z dobrymi rzutami, chociaż wcale nie chcę, ale akurat Rafał się podstawił i wszedł w mój temat, który miałem przed świętami ogarnięty, więc was zapraszam, tam będą się też pojawiały inne materiały, jest tam tego cała masa, oprócz tego nasze wydawnictwo LM Publishing, możecie nas, wydawnictwo Lance Macabre Publishing, możecie nas znaleźć na Facebookach i tam zobaczyć, co produkujemy i patrzeć, bo za chwilę będziemy odpalali kolejną zbiórkę. Już teraz mogę powiedzieć, że już w marcu będziemy coś odpalać. Dun, 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 dun. Będzie miało skrzydła i będzie latać. Ach, to już było, to już było. Już mówiłem, tak. Będziemy robić dodatki do smoków. Robimy już dodatki do smoków i będziemy odpalać zbiórkę na kontynuację linii wydawniczej, więc jaram się. Zapraszam wszystkich. Spoko. No tak, no to jest już. To jeszcze raz dziękujemy. Tak. I trzymajcie się mocno. Cześć. Cześć.